Już? Dobra, okej. Okej. Halo, halo. Halo, halo. Halo, halo. Dzień dobry wszystkim. Witam serdecznie. Kochani. Super, bardzo się cieszę z takiej dużej ilości obecnych osób. Witam raz jeszcze wszystkich serdecznie. Zanim się przedstawię, to tylko pytanie kontrolne. Nuc 51 to nuc tyski, prawda? Słuchajcie, w kwestii formalnej, jeżeli ktoś po raz pierwszy uczestniczy w webinarze, to informuję, że mnie widać, i powinniście mnie słyszeć. I mam nadzieję, że tak jest. Ale skoro piszecie już i odpowiadacie na moje pytanie, to na pewno mnie słychać. Czyli połowa sukcesu. Super. Teraz tak. Was nie widać, was nie słychać, ale możecie pisać tutaj. Bożenka, witam serdecznie. Możecie tutaj, słuchajcie, na czacie ze mną korespondować i pisać. Będzie mi bardzo miło. Ile aktywnych osób? Witam serdecznie. Jejku, mam wrażenie, że wszystkich znam. Ale chyba tak nie jest do końca. No to mam nadzieję, że się poznamy dzisiaj. Słuchajcie, to jeszcze raz oficjalnie. Witam Was, Tyszanka z miasta Tychy. Dlatego ten nuc tyski jest mi taki bliski. Miło mi również, Gizela. Kogo nie miałam przyjemności poznać, to witam serdecznie raz jeszcze. Być może gdzieś na szkoleniach stacjonarnych miałyśmy przyjemność. Super, ale jest z Was mega dużo. Bardzo się cieszę z tego powodu. Tym bardziej większe wyzwanie. No dobrze, kochani, słuchajcie. Trochę technicznych spraw już mamy za sobą, bo to znaczy, że mnie widać, że mnie słychać. I to jest ok. Piszecie, czyli komunikacja jest dobra. Patrzę na moje parametry, wygląda na to, że na chwilę obecną nie powinno być problemów. Ale kochani, to tylko sprzęt. Dlatego zdarzają się czasami trudności techniczne. Witam, Ula, również. Ale to jest duże. Jestem cały czas w szoku. Super. Słuchajcie. Jeśli chodzi o te sprawy techniczne, które mogą się pojawiać gdzieś tam na naszej linii, na łączach i problemy, które gdzieś mogą się również pojawiać, słuchajcie, jeżeli będzie taka sytuacja, że się będę zawieszać, ja jak ja, ale komputer może, jak się komputer będzie zawieszał, słuchajcie, przepraszam, ja się troszkę zacinam, bo ja cały czas podglądam, co wy tu piszecie i staram się to czytać. Także, ale widzę, że jest jakaś korespondencja między wami. Fantastycznie, to znaczy, że się znacie. Okej, słuchajcie, jeżeli będzie się głos zacinał, będzie się coś rwało, nie będzie widoczny ekran, to proszę was, musicie mi komunikować i pisać. Za chwilę, jak przyjdziemy do części warsztatowych, ja się przełączę na pulpit mojego tabletu i niestety nie będę widziała tego, co wy widzicie, więc jeżeli się zatnie, to musicie mi pisać i wołać, dobrze? Okej, słuchajcie, dzisiejszy webinar dedykowany specjalnie dla was w ramach projektu Zaprogramuj Przyszłość. To webinar poświęcony jednej z aplikacji, pomocą której można sterować tymi niebieskimi stworkami. I teraz, słuchajcie, pytanie kontrolne do was. Tak podglądam i patrzę, że zdecydowana większość was jest przy komputerze. Witam serdecznie Zbyszka. I Zbyszka widzę na Androidzie, to znaczy, że na tablecie, rozumiem, tak? Okej. Okay. Słuchajcie, skoro większość widzi i będzie widziało to wszystko, co się dzieje na monitorze komputera,
Okej, Zbyszek, myślę, że nie będzie problemu przełączać się między aplikacją a tym, co ja będę mówiła, prawda? Może ty już na wakacjach jesteś. Okej, słuchajcie. Chciałabym, dzisiaj jakby nieodzownym elementem będzie przede wszystkim tablet. Mam nadzieję, że macie tablet swój przy sobie, a na tablecie dzisiaj będzie nam potrzebna aplikacja Wonder. I teraz pytanie kontrolne. Czy jest osoba, która nie ma tabletu przy sobie i czy jest osoba, która być może nie ma aplikacji Wonder zainstalowanej? Dajcie znać. Wywołuję do tablicy tych, którzy nie mają ani tabletu, ani Wondera. Albo Wondera samego. Czy jest ktoś taki? Cisza? Czyli na razie jest super. Ktoś pisze, Gizela pisze. Nie. Okej, czyli rozumiem, że wszyscy mają i Wondera macie. Dobra, to teraz pytanie z tych trudniejszych pytań. Kto ma w domu przy sobie robota? Albo inaczej. Nie, chyba będzie, chyba blef pytanie faktycznie kto ma. Gizela, jeżeli jest tablet, podłącz go, niech się ładuje, spokojnie. Widzę, że teraz większość pisze, więc piszcie, moi drodzy, co z robotami. No, tak jak przypuszczałam, roboty w szkole. No tak, tak, tak. Ania, zabezpieczone. Okej, słuchajcie. To mamy jakby swoisty problem, ponieważ tak. Dzisiejsze spotkanie dedykowane jest aplikacji Wonder i zaraz będziemy testować, czy jesteśmy w stanie generować i zapisywać pliki w Wonderze bez możliwości podłączenia samego robota. Teoretycznie powinno się dać. Praktycznie jest jednak jeden mały haczyk w Wonderze, a mianowicie taki, że żeby odblokować możliwość stworzenia programu, projektów, to musimy przejść parę kroczków samouczka. A samouczka się nie da przejść bez przetestowania projektu z robotem. No ale słuchajcie, zaraz spróbujemy to ogarnąć i zobaczyć, jak to będzie działało w praktyce. Natomiast jeżeli się faktycznie nie uda, to będziemy robić zdjęcia. Damy radę. Słuchajcie, dobra. To jeszcze techniczne sprawy mamy już prawie ogarnięte, to jeszcze troszkę teorii co do dzisiejszych zajęć. Zaczynamy, już zaczęliśmy o godzinie 17 i nasze warsztaty trwają do godziny 21. Znaczy warsztaty, nasze spotkanie, ja jestem dla Was do godziny 21. Natomiast od 17 do godziny 20 to są 3 godziny typowych warsztatów dla Was i będziemy się starać tutaj działać praktycznie w aplikacji Wonder. Myślę, że w trakcie tych 3 godzin, gdzieś po środku, spróbujemy sobie wygenerować krótką przerwę na mniejsze i większe potrzeby, takie 15 minut. Nie podaję na razie czasu, o której ta przerwa nastąpi, po prostu zobaczymy, jak nam będzie ta praca tutaj się kleiła i jak nam to wszystko będzie szło do przodu. Od godziny 20, słuchajcie, jestem do Waszej dyspozycji i czekam na pytania, możecie mi je zadawać, jak będę znała odpowiedź, to odpowiem. Ewentualnie możemy coś generować nowego, zobaczycie, czy ta wiedza przekazana przez te 3 godziny będzie wystarczająca, czy też trzeba będzie coś dopracować. No dobra, słuchajcie, to teraz szybciutko jeszcze, czy są jakieś techniczne pytania co do naszego dzisiejszego spotkania? Jak coś jest, to piszcie. Ja za ten czas postaram się... Słuchajcie,
Ania pisze, że słyszy z przerwami. I teraz tak. Pewne problemy techniczne czasami mogą być po waszej stronie. Może być to najczęściej problem z łączem, z siecią. Część tych problemów czasami zdarza się po mojej stronie. Jeżeli ja dostaję komunikat, że jestem słyszalna z przerwami, to sprawdzam swoje parametry. Jeżeli one wskazują mi, że wszystko jest ok, to znaczy, że jest większe prawdopodobieństwo, że gdzieś te problemy techniczne tam po waszej stronie. I teraz, jeżeli okaże się tak, słuchajcie, ja też tak będę robić. Jeżeli nam się zawiesi wszystko i nic dalej nie idzie, a u was zrobi się stop klatka, to spokojnie, nie bójcie się wyjść z pokoju, czy wyjść nawet z programu, zamknąć i jeszcze raz wejść z powrotem. Czasami trzeba będzie być może router, jak macie, zresetować. Także spokojnie, nie martwcie się, ale czasami się martwicie, że możecie mieć niezaliczony webinar, jak tak zrobicie. Nie, spokojne, spokojnie, ważne, żeby to potem było z korzyścią dla was, żeby było wszystko słychać i widać. Także umawiamy się, że tak będzie. Jeżeli te problemy będą u mnie, to ja też, to z reguły trwa do minutki, staram się zresetować i jeszcze raz od początku uruchomić webinar, ale wy wtedy nie jesteście wyrzucani, także proszę, nie obawiajcie się. Ok, no to chyba byłoby wszystko jasne i klarowne. Kochani, dobra, to zrobimy tak. Przetestujemy teraz Wondera. Aha, jeszcze jedno pytanie takie praktyczne. Czy w szkole z dzieciakami pracowaliście na Wonderze? Czy w ogóle wykorzystywaliście Wondera w pracy? Dajcie mi proszę znać, bo to też dla mnie jest informacja, czy już wiecie coś na jego temat, czy nie. Agnieszka, tak? Super. Okej. Dajcie mi tutaj informację, a ja będę się podłączać z moim pulpitem, okej? Już wam. Okej. Teraz Ula nie za dużo, Mariola tylko raz. No to jest całkiem nieźle. Widzę, że tak. Świetnie. Zbyszek również tak. Ania, tak, rozumiem, te problemy z tabletami, owszem, pojawiły się u niektórych i powiem szczerze, że przynajmniej jak na razie u niektórych działały resety, które były zaproponowane przez stowarzyszenie, ale nie u wszystkich to przeszło. Ja osobiście mam ze swoich szkół również niektóre tablety i roboty i będę z tym walczyć. Jeżeli uda mi się to ogarnąć, to puszczę taką informację, jak to będzie wyglądało. Ale faktycznie był taki problem, pojawił się. Ania mówi, że dzieciakom ten Wonder się najbardziej podobał. Okej, słuchajcie, czyli mamy taką mieszankę troszeczkę. Niektórzy tak, niektórzy raz, a niektórzy w ogóle. W związku z tym bardzo was proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Postaramy się kroczek po kroczku ogarniać tego Wondera. Myślę, że osoby, które już miały Wondera, mogą mi ewentualnie coś podpowiadać jak najbardziej. Ja nigdy nie uważam, że jestem alfą i omegą. Coś tam wiem, natomiast zawsze się sporo uczę od was, jakieś rzeczy podpowiadacie i to jest fantastyczne, więc jeżeli coś wiecie, śmiało piszcie, dobra? I będziemy to testować. Słuchajcie, plan jest następujący.
Uruchomimy sobie Wanderera i spróbujemy sprawdzić, czy uda nam się odblokować panel do generowania projektów. Następnie chciałam pokazać kilka pierwszych samouczków, ale ponieważ Wy nie macie robota, to jeżeli nam się uda, to te samouczki będziecie generować w projektach, a ja będę sprawdzać na moim robocie, jak to działa. Potem chciałabym Wam również pokazać, że samouczki przeznaczone dla Dasha to zupełnie inne samouczki niż te, które są przeznaczone dla Dota, więc można tutaj działać na dwóch płaszczyznach. No a potem zaproponuję kilka krótkich projektów, które można byłoby skonstruować i wykorzystać z dzieciakami na zajęciach we wrześniu. Czemu by nie? Okej, okay. No to słuchajcie, uruchamiamy sobie Wandera. Ja już Wam pokazuję mój pulpit. Okej. I teraz powinniście widzieć mój pulpit. Na moim pulpicie mój tablet. A obok tabletu takie oko z zielonymi elementami. To jest okienko, dzięki któremu ja będę miała podgląd, co się dzieje na czacie, czyli to, co będziecie pisać. Jeżeli, tak jak powiedziałam, jakieś problemy techniczne się pojawią, to proszę, proszę piszcie właśnie na czacie. Pytanie kontrolne, żeby mi ktoś dał znać, czy fakt, czyli mój tablet. No, nikt nie pisze, to niedobrze. Nikt nie pisze. Wszystko, no, chyba się zacięło, czy nie? Słychać mnie? Halo, halo? Słychać? Słychać, okej. Dobra, słychać i widać. Czyli rozumiem, że ten pulpit widać z moimi aplikacjami. Dobra, świetnie. Kochani, no to wchodzimy sobie w Wander i uruchamiamy aplikację Wander. OK. Wybieramy sobie Play. On na początku, nie wiem, czy u Was przeszedł od razu. To oznaczenie możecie wybrać z dalsza. I chciałabym, żebyście widzieli dokładnie to, co. Nie. Co ważną rzecz, czyli czy jesteście w stanie dostać się do panela, w którym możemy sobie projektować projekty. Słuchajcie, a ten panel nazywa się FreePlay. Tutaj na dole. FreePlay. Po kliknięciu powinna Wam się załadować taka strona. No ja tu mam jakieś projekciki, ale ja je mogę usunąć. Ale pytanie, czy jesteście w stanie tu wejść? Kto ewentualnie nie? Fajnie, na razie jest dobrze. Na razie jest tak. Dajcie proszę informację, czy jesteście w stanie. Jeszcze raz pokażę, gdzie. Ula nie. Dobra. Beata też nie. Rozumiem. Czyli wszystkie osoby, które nie mogą wejść do FreePlaya, problem mają taki, że nie przeszły trzech poziomów samouczków i dopiero po nich odblokowuje się FreePlay. Ale my spróbujemy taki motyw. Zobaczymy, może nam się uda. Kto ma, to super. A kto nie ma, słuchajcie, to ja Was teraz na chwilę zapraszam do strony. Uwaga. Już Wam kopiuję stronę. Dobra, słuchajcie, zapraszam Was na chwilę na stronę tutaj. Ta strona dzisiaj nam się przyda, jak najbardziej, ale też przyda Wam się na zajęciach z dzieciakami. I ręka w górę, kto już tu był na tej stronie.
Super. Proszę załadujcie stronę, żeby była widoczna i zaraz Wam pokażę, gdzie tu są fajne rzeczy do wykorzystania. OK. Słuchajcie, jeżeli strona jest załadowana, to zacząć, ale mamy też dla nauczycieli. I mnie interesuje dzisiaj ta część dla nauczycieli. Tutaj na końcu klikam w portal dla nauczycieli. I teraz przechodzę na taką zakładkę. Słuchajcie, może ja nie będę co 5 minut pytać, czy macie, czy nie. Postaram się to robić wolno, ale jeżeli coś trzeba powtórzyć i ktoś się pogubi, nie wie, gdzie jesteśmy, to wołajcie, dobrze? A ja wtedy pokażę raz jeszcze. OK, jestem na tym portalu dla nauczycieli i tutaj na górze mamy inspirację nauczycieli, polecam, scenariusze gotowych lekcji, dużo lekcji Wondera, ale również nauczycieli, też polecam. I mamy ostatnią część do pobrania. Klikam sobie do pobrania i teraz tu mam troszkę materiałów w PDF-ie, nie wszystkie są dostępne, niektóre linki nie działają, ale to, co mnie dzisiaj interesuje i być może tu zaglądaliście, ale nie wczytywaliście się w to, słuchajcie, mamy tutaj dział na dobry początek, a w dziale na dobry początek mam pierwszy poradnik na start dla nauczyciela, w tym wprowadzenie dla Blockly i Wondera. I to mnie interesuje w tym momencie. Blockly i Wonder. Bardziej Wonder oczywiście. No to klikam sobie PDF. Mam nadzieję, że jesteście ze mną tu cały czas. I teraz słuchajcie, mamy w PDF-ie. Przesuwam sobie w dół tego PDF-a. Na początku macie opisy. Zanim zaczniecie, macie informacje o ładowaniu, o tym, jak się podłączyć z robotami, o aktualizacjach, o tym, jakie roboty mają czujniki, jak działają, całą ich specyfikację. OK. I teraz zaczynamy mieć kilka informacji. A pierwsza już pewnie kojarzycie: Go, następna Pad, Xylo, Blockly, Wonder. Spokojnie, Mariola, niech jeszcze pobiera. Ja potem powiem, na której stronie jestem. A poniżej macie troszkę bardziej szczegółowe opisane wprowadzenie do aplikacji. Przypuszczam, że tę aplikację również znacie. A jeszcze niżej zaczyna się strona 16. Jestem na stronie 16. Jestem na stronie 16. Dobra. No to słuchajcie, teraz tutaj wprowadzenie do aplikacji Wondera. Macie opisane elementy, te, które właśnie już Wam pokazuję. Dokładnie te, które znajdują się w tym miejscu, czyli w tym panelu początkowym. Wracam do strony. I słuchajcie, OK, idziemy dalej. Dobra, słuchajcie, jest możliwość. O, popatrzcie. Strona 17 i mam tu taką informację, że da się odblokować free play bez próby przechodzenia samouczków. I teraz słuchajcie, musicie to przetestować, ponieważ ja bym musiała odinstalowywać swoją aplikację i zainstalować ją raz jeszcze. Wprawdzie mogę to zrobić. Natomiast co Wy musicie zrobić? Zobaczcie, na tej stronie 17 jest dokładnie napisane, co należy zrobić. Uwaga! Naciśnij i przytrzymaj włosy Eliego, czyli tego chłopaka. Zrobi Wam się wtedy taka chmurka. Trzymamy włosy, widzicie, to na czerwono. Trzymamy włosy, a następnie dotykamy
Po kolei. Uwaga. Free play. Raz. Inventor's lock. Dwa. I znowu free plays. Czyli robimy taką kombinację. Ona jest tutaj napisana. Free play. Trzeba dotknąć, ale cały czas trzymając włosy. Inventor's lock i ponownie free play. I jak dobrze przytrzymacie, naciśniecie taką kombinację, słuchajcie, to pojawi Wam się okienko, dokładnie takie jak tu poniżej, gdzie w funkcji free play będzie krzyżyk. I trzeba odptaszkować, zrobić ptaszek. I powinno się udać odblokować free playa. Słuchajcie, czy to jest jasne i czy próbujemy? Ale musicie to przetestować i dać mi znać, czy po tym odblokowaniu, czy uda Wam się wejść do free playa, bo słuchajcie, czekam na informacje. Ja podglądam, kto pisał, że nie ma i od razu wywołam te osoby. Urszula, Magda, sporo Was jest. Słuchajcie, proszę, jeżeli trzeba powtórzyć jeszcze raz, jak tą kombinację należy nacisnąć, to wołajcie i wykonujcie. Magda, nacisnęłaś i rozumiesz, że weszłaś do free playa, czyli udało się. Potwierdź. Super. Jeżeli Magdzie się udało, to reszcie się uda. Czekam tylko na nie. Słuchajcie. Odblokowałaś. Opcję można już, Mariola, jeżeli to jest, na dole chyba było tam safe, czy OK. Jeżeli tak jest, to trzeba wrócić znowu do tego panelu, który teraz widzisz na stronie i po prostu wejść, spróbować wejść do free playa. Mariola, nie wyświetla się u Ciebie strona, czyli ten PDF się nie wyświetlił. Czy jest problem z prezentacją u mnie? Na razie tu widzę OK. Mariola. Ewelina, dobrze, słuchajcie, to patrzcie, jeżeli widzicie u mnie, ja ten poradnik mam otwarty. Nie wiem, być może jakiś problem, jak wszyscy go zaatakowaliśmy teraz. Panel się nie wyświetla. Spróbuj cofać strzałkami na górze. Ewentualnie cofać ruch w tablecie na dole strzałką. Jola jest OK, super. I jeszcze proszę o informację. Ewelina, Mariola, a reszta, która miała problem wejść do free playa. Słuchajcie, proszę jeszcze o cierpliwość. Około 3 minutek, ok? Jeżeli po 3 minutkach nie otrzymam informacji, że coś komuś nie działa i nie będę musiała coś, nie wiem, powtórzyć, to pobiegniemy już potem dalej i będzie prawie że pełen sukces. Ja za ten czas mogę całą resztę zagadać. Jakie projekty, jeżeli robili w Wonderze, to jakie projekty nie działa? Liliana nie działa. Rozumiem, że pojawił się dokładnie ten panel, który ja tu widzę i zaznaczyłaś ptaszek Unlock Free Play. Można wszystkie. U Ani działa. Słuchajcie, no nie może być tak, że u części nie działa, u części działa. Jeżeli części się udało, to reszcie też powinno się udać. Ja to jeszcze raz pokażę. Włosy,
trzymamy włosy i potem naciskamy free play. Mamy, jak dobrze widzicie, numery 1, 2 i znowu 3, czyli w te pola. Gizela jest super, świetnie. Cieszy mnie, że udało nam się obejść ten pierwszy problem. Liliana, próbujesz dalej? Należy szybko wykonać, Ania podpowiada, że dość szybko należy kliknąć. Super. Liliana, czekam na informację, czy się próbuj. I potem zaznacz od ptaszku i te trzy elementy, które również tutaj mam na podglądzie. Mariola jest, świetnie. Rozumiem, że uśmiech i satysfakcji, że się udało, ja też się cieszę. No i jeszcze dosłownie minutkę, bo aha, zaczynałam Was podpytywać, jeżeli część z Was zrobiła, Bożenka, halo, halo, jesteś, robiłaś tam, mówiłaś na Landerze, Zbyszek również pisał, że robił, słuchajcie, czy robiliście coś konkretnego, nie wiem, czy dzieciaki się po prostu tym bawiły, czy mieliście jakieś fajne, konkretne projekty i zabawy, które można nam tutaj podrzucić, przesłać, jak to u Was było z tym Landerem? Halo, halo, mam nadzieję, że nie pouciekaliście. Ja naprawdę bardzo Was proszę o wyrozumiałość. Maja podpowiada, że nic konkretnego, czyli po prostu zabawa. Dzieciaki się po prostu sam oswajały z tym Wonderem i z możliwościami, jakie on daje. Super. Dobra, słuchajcie. Okej, no to wszystko przed nami, Bożenka. Dobra, słuchajcie. Słuchajcie, no to tak, ostatni dzwonek. Czy jest jeszcze ktoś, na kogoś trzeba poczekać, żeby odblokować freeplaya? Bo tak jak powiedziałam, to połowa sukcesu, ale jeszcze może do końca nie będę uzewnętrzniać swojej radości, bo jestem ciekawa, czy uda nam się zapisywać projekty. Liliana, nie udało się. Powiedz mi, Liliana, czy pojawił Ci się taki niebieski panel z tymi funkcjami, które są tutaj? Ja ruszam myszką. Dobra, to w takim razie Ania podpowiadała jeszcze raz. Popatrzcie na ekran. Macie ten ekran, który widzi. A ja mogę pokazać, słuchajcie, na swoim. Uwaga, zobaczcie, to jest mój pult. I ja teraz przytrzymuję włosy mojego i zobaczcie, nie widzicie mojego palca, ale widzicie na włosach tego chłopaka taki cień. Trzymam tam palec. I teraz drugą ręką klikam, uwaga, free play, inventor's lock, free play. A to zamykam, to mnie nie interesuje, ale ma się pojawić dokładnie taki okien. I tutaj zobaczcie, macie zaptaszkować, możecie wszystko zaptaszkować, żeby było aktywne i potwierdzić zielonym. Także próbujemy. Jeszcze raz. Trzymam włosy. Jedną ręką trzymam włosy, nie puszczam, a drugą ręką klikam, uwaga, tak jak moja myszka. Free play, inventor's lock i free play. Trzy razy. Free play, inventor's lock, free play. Puszczam. I powinno się pojawić okienko. Beata, też daj znać, czy to zadziałało. A cała reszta, póki czeka na mnie, Beata, jeszcze raz, do skutku, no musi się udać. No, po prostu nie ma innej opcji. Próbujemy, Beatka. Nie poddajmy się. Nie może nas po prostu tablet być wyższy niż my. Liliana jest, super. Beatka, jeżeli Lilianie się udało, uda Ci się, nie poddawaj się, bądź cierpliwa. Czy rozumiesz tą kombinację, którą trzeba nacisnąć, czy jeszcze raz tłużyć? Beatka. A cała reszta próbuje, słuchajcie, wejść w freeplaya
i próbuje wygenerować pierwszy projekt. Czy uda im się to zrobić? Beata, ale u ciebie play, tak? Tak? Rozumie? No to jesteśmy w domu, no to super. Kochani, no to zaczynamy. Słuchajcie, ja też mojego robota jeszcze nie podłączyłam, po to tylko, żeby przetestować się razem z wami, czy nam się to uda. Słuchajcie, no to teraz tak, wszyscy musicie być w tym miejscu, gdzie ja jestem, czyli jesteśmy na głównym panelu. Zaraz wejdziemy, ja wejdę, słuchajcie, umawiamy się tak, ja wejdę, omówię tylko ten panel, ja wejdę zaraz tutaj w tę akcję Scroll Quest, tutaj po prawej stronie, to będą samouczki, które fantastycznie, krok po kroku, dokładając, tutaj mamy bardzo fajną rzecz na środku, to jest kontroler, możecie nawet wejść w kontroler, proszę Was bardzo, kliknęłam na kontroler, którego chcecie wybrać, no ja wybieram Dasza. I zobaczcie, że kontroler to jest wypisz, wymaluj, ale takie go, prawda? Więc możecie korzystać tutaj z tej opcji lub z go. Przy okazji popatrzcie, że również w Wonderze kliknęłam wyrzutnie. Część na pewno wie, że również w Wonderze można obsługiwać wyrzutnie. Beata, dalej nie możesz wejść do Freeplaya. To jeszcze raz, Beatka, pytanie, czy tobie po wciśnięciu kombinacji pojawił się taki panel? Jeszcze mamy czerwony, już sprawdzam, jeżeli mnie nie słychać. Halo, halo, już, momencik, powinno być ok, jak tam reszta? Halo, halo, czy słychać? Ewelina również walczy, ok. Rwi głos. Ok. Słuchajcie, ja na halo, halo. Halo, halo. 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 Halo, halo. Słuchajcie, pytanie, czy mnie słychać? Teraz mnie na pewno nie widać. Włączyłam kamerę, więc nie medytacją. Pytanie, czy mnie słychać? Ok, czy mnie lepiej słychać, jak wyłączyłam kamerę, żeby nie było obciążenia? Część pisze, że słychać, część pisze, że z przerwami. No to jest całkiem nieźle. Dobra, no to próbujmy powalczyć dalej. Dobrze, no to jeszcze raz Beata i Ewelina. Popatrzcie na kombinację klawiszy. Musi się udać, jeżeli się udało. Przytrzymujemy włosy. Trzymać. To, co jest na czerwono, macie trzymać, nie puścić. I robicie kombinację. Raz, dwa, trzy. Z pogłosem. Jeżeli będzie gorzej, to postaram się przelogować. Beata, jest, super. A jeszcze daj proszę informację, czy tobie się udało. Ewelina mówiła, że walczy. Nie, Lilia napisała, że ma. Dobra. Super. I jeszcze Ewelina. Ewelina, tak? Dobrze kojarzę, Ewelina, pisałaś, że walczysz?
Dobra. Wracamy do aplikacji. Podglądam. Wiecie, gdzie to jest ten kontroler, ale to, co mnie interesuje, wchodzimy do free... Uwaga, wchodzimy do free playa. Nie wiem, czy macie coś lub nie macie. Ja usunę sobie, stworzyłam. Ale jeżeli jest początek, to powinno być właściwie pusto. Bo tu macie miejsce projektów, które będziecie tworzyć. Mało tego, słuchajcie, możecie sobie przesyłać projekty między sobą. I to przetestujemy, bo skoro jesteście grupą, która się zna, bo widzę, że się znacie świetnie, to będziecie mogli sobie tutaj na czacie podać kody i bresamy zrobić się do swoich znajomych. Ok, słuchajcie, to teraz spróbujemy bez robota. Mamy tutaj przycisk Create New, czyli klikamy sobie plusik. Świetnie. I na razie jesteśmy w dobrym miejscu. I teraz zobaczcie. Mamy pierwszy przycisk, jak go nacisnę, mogę nim ruszać i przy okazji pojawia się opis, widzicie? Przy przycisku pojawia się opis. Tak go nie widać, a jak chwycę, to pojawia się opis start. Jak się domyślacie, ten przycisk zawsze będzie i nigdy go nie usuniemy, nie przeszkadzał. Pod spodem macie kategorie, zobaczcie, klikam sobie na lights. No macie światła i teraz zobaczcie, możecie sobie przesuwać i wybierać do różnego rodzaju światła. Ja na razie, słuchajcie, powiem Wam i za chwilę ja przejdę do samouczka, a Wy będziecie tutaj w tym miejscu wykonywać dokładnie to samo, co ja w samouczku. I w ten sposób sobie poradzimy z tym problemem. No to jeszcze szybciutko. Tutaj mamy dźwięki, czyli różnego rodzaju animacje dźwiękowe, które można tutaj prezentować. Następnie mamy animacje. W animacjach zobaczcie, że mamy takie podstawowe rzeczy. Jak najeżdżam, słuchajcie, myszką tutaj, to się nic nie dzieje, ale jak przytrzymam ten przycisk palcem, to jest informacja move forward. Move forward, czyli jedź do przodu, prawda? Druga, move backward, czyli do tyłu. Słuchajcie, nawet z angielskiego nie trzeba znać. A widzimy po tych strzałkach i szybko się możemy zorientować. Tu jest na przykład turn left. Przy czym pamiętajcie, left, czyli mówimy o 90 stopniach w tym miejscu. Tutaj na razie nie mogę zmieniać parametrów. No i mamy jeszcze później takie animacje, na przykład popatrzcie, dance left, czyli jest informacja, że on animacją tańcząc obróci się w lewo. Tutaj mamy dance right, tutaj mamy na przykład push, czyli będzie coś mi spróbował popychać, więc tych opcji tu jest więcej, no i one są takie ciekawsze, atrakcyjne dla dzieciaków. Idziemy dalej, słuchajcie, na dalej jest move. No i tu jest to move, które nam pozwala generować konkretny ruch albo konkretny obrót. No na przykład wybiorę sobie drugi bloczek i zobaczcie, co ja zrobię z tym bloczkiem. Chwytam i przeciągam go na górę, puszczam. I w tym momencie pojawiła mi się informacja, w której mogę tutaj sterować i ustawiać sobie, czy ja chcę mieć obroty w lewo czy w prawo. Tak? Na przykład niech będzie w stopniach mam podane 50 stopni, zatwierdzę sobie i to jest informacja dla mnie, że ja chcę obrót o 50 stopni. I jeszcze Wam pokażę, jak to połączyć. Popatrzcie, każdy bloczek ma taką wypustkę. Wystarczy chwycić to pomarańczowe i jak ciągnę, popatrzcie, mogę połączyć z drugim bloczkiem. Puszczam. Słuchajcie, dajcie informację, czy wszystko widać. Jest ok, dobra. I teraz zobaczcie, połączyłam dwa bloczki ze sobą, a na linii pojawiła się pewna mała informacja. Ona jest ale bardzo ważna. I jak zapewne domyślacie się, ten mały bloczek, który tutaj jest, zobaczcie, on ma sprecyzowany kierunek. To znaczy, że idę od startu do bloczka i to jest dobry kierunek, no bo od startu zaczynam.
Zobaczcie, kliknę sobie jeszcze ten malutki przycisk, ta-dam, i tutaj będę miała bardzo dużo funkcji do wyboru. Te funkcje, jeżeli ktoś nie zaznaczył w odblokowywaniu właśnie tej funkcji odblokowywać. Gabriela, witam Cię serdecznie i dziękuję. Bardzo miło Cię widzieć. I znaczy, właściwie to miło Cię słyszeć. Okej, to wracam już tutaj do mojego Wondera. Gabrysia, jeżeli trzeba w czymś pomóc, bo jeżeli na przykład teraz dołączyłaś się do webinaru i chciałabyś z nami pracować na tabletach, to mów, ja podpowiem, co należy zrobić. Pracujemy w Wonderze. Okej, i z kwestii formalnej nie widać mnie, bo się coś zacinało, ale mnie słychać, jest istotniejsze. Dobra. Bożenka, myślę, że tak, no bo ja znam jedną Gabrysię z okolic. Okej, słuchajcie, dobrze, i teraz zobaczcie, że tu mam mnóstwo bloczków, które mi pozwalają przejść do aplikacji. No na przykład, zobaczcie, to na pewno znacie ten przycisk, to jest jedyneczka pomarańczowa. Wybieram zatwierdź i teraz zobaczcie, co się dzieje. Po uruchomieniu startu mój robot będzie czekał na naciśnięcie jedynki i dopiero przejdzie do obrotu. Co się stanie? Dobrze, Gabrysia, ale naprawdę fajnie byłoby wspólnie jakoś tak pracować, bo myślę, że więcej można zapamiętać i zapisać sobie projekty. Także w razie czego wołaj, proszę, i lecimy, jeżeli masz tylko tablet pod ręką. Dobra, słuchajcie, teraz zobaczcie, co się stanie, jak spróbuję uruchomić. Tutaj mam w prawym dolnym rogu play. Przypominam, my nie mamy podłączonych robotów, bo ich nie macie fizycznie w domu. Teraz zobaczcie, po uruchomieniu on się tutaj bulwersuje, podłącz robota. Ja go zaraz podłączę, mojego, żebyście widzieli, słuchajcie, jak to będzie działało z podłączonym robotem, jak to będzie widoczne. To tak szybciutko, patrzcie. Już go podłączam. Mam Radzia. Pozdrawiam przy okazji męża. Okej, i teraz zobaczcie, mam podłączonego robota. I teraz uruchamiam Play. Zobaczcie, co się tutaj dzieje na tym obrazie. Widzicie? Jest start. I kręci się start. Dlaczego cały czas start? Bo czeka, aż nacisnę jedynkę. On dalej się nie ruszy. Więc ja się schylam. Naciskam jedynkę i zobaczcie, przeszło i dokładnie obrócił się o 50 stopni. I teraz to jest koniec mojego projektu, ale widać, który bloczek zadziałał. Ja teraz zatrzymam, czerwone kółko jest Wam już znane, bo się kojarzy i z juniorem, i z Scratchem, więc tutaj zatrzymujemy i w ten aspekt. Ale ja na razie rozłączę robota, żeby Was nie wprowadzać w błąd, a pokazać, co dalej Wy będziecie robić z tymi projektami, które zaraz będziemy generować. Pierwszy raz. I teraz, moi drodzy, lewy górny róg jest strzałeczka. Wracam sobie do mojego panelu. I teraz zobaczcie, że i na dole macie kredkę. Klikam kredkę i teraz słuchajcie, jednym ruchem kasuję wszystko i wybieram sobie na przykład nazwę, jaką chcę. Słuchajcie, na razie jest coś, dajcie słowo coś, dobra. Tutaj w tym miejscu macie gotowca zapisać. I dzisiaj będziemy tak pracować. Ja będę pracowała w samouczku, będzie podpięty robot, a Wy te projekty z samouczka będziecie generować jako Wasze nowe i zapisywać je będziecie, ok?
My nie będziemy, to zobaczycie, samouczek uczy krok po kroku, a my dopiero jak zrobimy te 5-6 projekt, tak żebyście wiedzieli, co on będzie robił. I teraz jeszcze jedna rzecz, oczywiście pamiętajcie, jest kosz, więc jak to się wam w ogóle stwierdzicie nie przyda, to możecie usuwać, ale zróbmy jeszcze raz, wejdźmy sobie jeszcze raz do tego projektu, kliknijmy na niego i teraz robimy teścik. Na górze, tu jest taki pasek, gdzie macie napisane słowo coś, czyli tytuł projektu. Mój robot wariuje. I obok znajdują się, o, takie kółeczka. Te kółeczka poniekąd powinny być wam znane, bo to jest symbol udostępniania na przykład graficznych czy dokumentów w komórce lub na tablecie. Więc klikam sobie tutaj na górze, widzicie ikonkę, klikajcie razem ze mną. I teraz jest pytanie, czy chciałabym udostępnić ten mój program swoim przyjaciołom? Klikam tak, czyli ptaszek. I teraz słuchajcie, uwaga, uwaga. Ten projekt, ten akurat mój, ten projekt ma swój numer. I teraz może zróbmy teścik. Zapiszcie sobie ten numer, albo ja go tutaj zapiszę, słuchajcie, żeby było widoczne. 3, to jest chyba małe o. 3, 4 i W. Małe O. Aha, ja mam caps lock włączony już. Dobra. Słuchajcie, nie piszcie nic, tylko żeby był widoczny ten kod. I teraz uwaga, co wy robicie. Wracamy strzałką w lewym górnym rogu do naszego panelu. I tutaj macie klucz. Klikamy na kluczyk. I proszę was, teraz wpiszcie, każdy z was wpisze ten kod 304W. 304W. 3, nie 0, tylko O, przepraszam, małe O, 4W. 3, O, 4W. I wybieramy opcję Get Program. Get Program. I w tym momencie powinien wam się załadować mój program. Pytanie, czy się wam udało? Na dole macie opcję run, czyli testujemy, ewentualnie save, możecie sobie zapisać, save i zobaczcie, w ten sposób bardzo szybki i łatwy możecie sobie przesyłać własne projekty, czy uczniowie mogą sobie przesyłać własne projekty. Czyli przychodzicie do klasy, macie 3 tablety, każdy i macie 3 roboty, bo jest również mały bot. Każdy wykonuje jakiś projekt, możecie przygotować im na kartce jakąś konfigurację. Zresztą zaraz wam pomoże strona, którą pokazywałam i pokażę, jakie tam są fajne aktywności. Każda grupa przygotowuje własny projekt, a potem przesyłają między sobą i testują projekt innej grupy, czyli nie dość, że testują, to jeszcze muszą się wczytać i zobaczyć, co tam skonstruowali, prawda? Bez kartki, czyli jest logiczne, analityczne myślenie. I myślę, że to się bardzo fajnie sprawdzi w klasach. Dobra, super, słuchajcie. Okej, no to sobie zróbcie save. I w tym momencie już powinniście mieć projekt, który jest zapisany dokładnie pod kodem, który został udostępniony. Fantastycznie. Dobra. To teraz, kochani, wy robicie tak. Robicie create new, czyli macie zupełnie nowy projekt i tutaj zostajecie. Ja w tym momencie włączam robota, przechodzę do samouczków i będziecie generować ze mną dokładnie to, co w samouczkach. Tylko zapiszemy to, tak jak powiedziałam, w tapach, jak już będzie całość ogarnięta i ja powiem wtedy hasło, że to już jest jeden gotowy projekt. No to uwaga, uruchamiam mojego robota, bo ja muszę mieć niestety podpiętego. Dobrze, wiecie, samouczki z Daszem i Dotem różnią się ze sobą. One są dedykowane dla konkretnego robota. Wiadomo, że Dot nie będzie wykonywał animacji ani ruchów, więc
To nie są te same samouczki, dlatego warto zajrzeć tu i tu. Okej, czego od samego początku nie przejmujecie się w ogóle, że to już jest u mnie wygenerowane. I najprostszy projekt, od którego programiści zaczynają, to jest Hello World, czyli witamy się i mówimy witaj świecie. Co u mnie widzicie? Pojawiają się powisy, one są oczywiście po angielsku, ale i bardzo prosto jest, zresztą pokażę Wam, że może być podpowiedź, jeżeli dzieciaki sobie nie radzą. No i teraz uwaga, mamy. Make Dash Automatical Say Hi, czyli uwaga. Macie na pewno przycisk Start już u siebie, to teraz znajdźcie kategorię Animation i tam spróbujcie znaleźć dokładnie taką ikonę, którą przeciągacie na środek naszego ekranu. Zobaczcie po kliknięciu, ja mogę sobie wybrać dowolne animacje. Ja już podłączam robota, bo się rzuca. Przy cześć, przysłowie cześć, hej, on może robić różne animacje, nie wiem, słyszycie go tutaj, jak się do mnie odzywa. Dobra. I teraz słuchajcie, podpowiada nam, że musimy podłączyć. I teraz uwaga, w samouczku jest ważne słowo automatical, czyli automatycznie. Ja kliknę na tą ikonkę i zobaczcie, że w samouczku jest na razie tylko jedna ikonka. U Was tych ikonek jest dużo, od razu wszystkie widać, natomiast samouczek pokazuje krok po kroku, tak żeby dzieciakom się nie gubiło, żeby się nie myliło i nie zlewało. I ta pierwsza informacja jest informacją, że jakby automatycznie wykona się następny ruch. Słuchajcie, wy macie tylko tyle, ja uruchamiam. Pytanie, czy u Was bez problemu, u mnie się uruchomiło, ja zatrzymuję. Pytanie, czy u Was się znalazło? Ja już przechodzę do następnej. Ale wy macie mieć dokładnie to samo, co na ekranie. Czy u Was się uda? I proponuje mi, żeby znaleźć w animacji trzyn, a czyli świętujemy tym razem. Znajdźcie ten bloczek, a to Wam pokażę, jak usunąć tamten. Słuchajcie, jeżeli macie animację z dźwiękiem wcześniejszym, z hi, to wystarczy trzymając, wyrzucić do animację celebration. I teraz znowu informacja, że trzeba automatycznie. No to znowu automatycznie. I jeszcze raz pokazuję Wam, który to jest przycisk. Na razie się bawimy na tym jednym projekcie. Będziemy sobie zmieniać, za chwilę dokładać. A dopiero po przejściu pewnych elementów przejdziemy do następnego etapu. Ja uruchamiam, testuję. Ok, jest celebracja u mnie, super, świętujemy, jeszcze nie wiem co, ale ok. Dobrze. No, mój tak świętuje, że już pojechał. Dobrze, idę do następnego. Słuchajcie, wyrzućcie celebrację, wyrzucamy celebrację, dobrze. Niech Wam znowu zostanie samo start. Niech zostaje samo start. I teraz mamy kolejne polecenie. Make Dash Automatical Play a Brave Sound. Czyli wchodzicie teraz w dźwięki, sound. Spróbujcie znaleźć Brave. No przypuszczam, wy nie możecie zmienić, ponieważ nie macie robota, więc tym się nie przejmujcie. I znowu każę połączyć automatycznie.
Okej. Idziemy dalej i teraz zobaczcie następny krok. Nie wyrzucajcie tej animacji, czyli tego dźwięku. On został, widzicie? Przy okazji zobaczcie, że ja mogę sobie przesuwać te elementy, bo za chwilę będę miała ich tu więcej. I teraz podpowiada nam, że znowu musimy wejść do animacji. After the sound, czyli po dźwięku, make dash automatical take off. Znowu automatycznie, czyli wejdźcie w animację i znajdźcie bloczek take off. Take off. Znowu animację pokazuję Wam tylko, żebyście widzieli, co się dzieje, jak kliknę na bloczek i łączę sobie następny bloczek. To jest dla mnie, wszystko zostaje na razie automatycznie. I to jest dla mnie informacja, że od startu przejdę sobie najpierw do dźwięku, a potem z dźwięku do naszej animacji. I ja uruchamiam, na razie tylko łączę. Tak jest, zobaczcie. Mój robot automatycznie przyszedł od początku do końca, krok po kroku. Idziemy dalej. I teraz zobaczcie, znowu zostawiacie to, co macie. Popatrzcie, to, co miałam przed chwilą na ekranie. Czyli dźwięk, no i take off. A teraz chcą, aby Dash automatycznie wydał taką animację, jakby symbol, że się zatrzymuje, stopu, tak? To nie jest taki, że tak jak my nie, unieruchomimy się, natomiast tu jest taka animacja. Wejdźmy w animację i znajdźcie kategorię stop. Stop. Łączymy oczywiście. Wolniej, Ania, jasne, nie ma problemu. Jeszcze raz, słuchajcie, popatrzcie, jakie kategorie. Start mamy na pewno. Następnie mamy sound, tu obojętnie jaki dźwięk, nie zmieniajcie, bo i tak nie macie podłączonego robota. Ważne, że jest bloczek z sound. Trzeci element jest z animacji, take off się nazywa. I czwarty również animacja, stop. Słuchajcie, ten pierwszy samouczek to tak naprawdę służy, tak jak powiedziałam wcześniej, do nauki, do złączania tych bloczków, włączenia tych bloczków, usuwania bloczków, czy też poznania tych bloczków w odpowiednich kategoriach, czyli jakie są możliwości. Ok, ja uruchomię, Ania mi da znać, czy wszystko jest ok. I teraz zobaczcie, mój tu szaleje. I zobaczcie, że te animacje u mnie wykonują się jedna po drugiej. Jedna po drugiej. O, i to jest informacja, że wtedy free play zostanie odblokowany. Jak te samouki przejdziemy do tego etapu, ja wracam znowu do moich samouczków. Ania jest? Jest, dobra. Słuchajcie, zostawiamy sobie jakby ten pierwszy przy Was, żebyście wrócili strzałką w lewym górnym rogu. Ja też razem z Wami wrócę. I tam powinien być Wasz projekt. Nazwijcie go, proszę. OK. I tu powinien być ten Wasz projekt. Rozpoznacie go na pewno po połączonych bloczkach. Nie wiem, jak on się u Was nazywa, natomiast zmieńcie sobie nazwę. Jak to zmienimy? Test 1 niech będzie. To będzie informacja, że to będzie, że to był pierwszy samouczek. Dobra? Czyli test 1. I jak to zapiszecie, przypominam ołóweczek. Klikamy ołóweczek, piszemy test 1. I klikacie, wy klikacie Create New znowu, czyli jesteście dokładnie w tym miejscu, a ja wtedy wracam do samouczków. Jesteście? Jak tam dźwięk? Widzę, że jest OK. Dobra, super. OK, ja wracam do samouczków szybciutko.
I idziemy dalej. Już troszkę bardziej się zaczynamy rozwijać. Wchodzę do następnego. To chyba był to ten. Dobra, słuchajcie, mamy przycisk sound, start, przepraszam. Teraz prosi nas, żeby znowu automatycznie z dźwięków wybrać dźwięki Siri. No, jak sami się domyślacie, Siri głupie dźwięki, więc tu nawet, uwaga, beka nie znajdziecie. Jak dzieciaki wyczają, w którym miejscu to jest, to ja wam gwarantuję, że na okrągło wam będą te roboty bekały. Ale no nie tylko jest beka, nie... Tak, o, słuchajcie, są takie dźwięki, ja go wezmę. Nie wiem, czy go będzie słychać. Hello. O, taki trochę wariacik. Dobra, wybiorę sobie jaki tamkolwiek. I teraz znowu łączymy automatycznie. Zobaczcie, ta ikona pierwsza auto. I tutaj się nic nie zmienia. Ja uruchomię. Okay. Muszę uruchomić, żeby nie przeszedł do następnego, tak? I idziemy dalej. Słuchajcie, macie dwa bloczki połączone, czyli start z dźwiękiem. I teraz o co nas prosi? Chcę, żeby teraz automatycznie dasz po tym dźwięku ruszył się do przodu. Więc uwaga, wchodzicie w move, czyli ruch, move i wybieracie move tu. Move tu, od razu się klika panel sterujący, którym ustalamy, i to jest łatwo zweryfikować, od razu można zmodyfikować, czy chcemy jechać do przodu, czy do tyłu, więc ustnie było moje polecenie. Zatwierdzam. No i znowu automatycznie, czyli łączę i zostaje automatycznie. Wygenerujecie i ja muszę uruchomić, żeby odblokować następny poziom. Super. Świetnie, zatrzymuję. Coś tutaj, momencik. Ok. Jest, dobra, zaliczone u mnie. I zobaczcie, kolejny etap, dalej macie dokładnie to, co przed chwilą. I teraz pewna mała zmiana nastąpi. Między dźwiękiem a ruchem, zobaczcie, że każe nam wybrać ten automatyczny przycisk. Popatrzcie. I teraz pojawia się drugi, nazywa auto, czyli automatycznie wykonuje coś po kolejnym, po poprzednim ruchu, a zobaczcie, że mam teraz bardzo jakby podobne w opisie, bo informuje nas, że wykona jako następny, tak? Ale teraz pytanie, jaka jest różnica? Kiedyś dla mnie te dwa bloczki oznaczały właściwie to samo. I teraz, słuchajcie, wrócę z wami na chwilkę do strony. Mam, jak działa program Wonder, jakie rodzaje działań jest, ma DOS i DOT, to też jest bardzo fajny opis. O, i jestem. Aktywatory, bo te małe kółka nazywają się aktywatorami. One jakby aktywują kolejny ruch. I teraz zobaczcie, popatrzcie, jaki jest prosty opis. Bloczek, który do tej pory wykorzystywaliśmy, czyli auto, dash lub dot przejdą do następnego zadania bezpośrednio po zakończeniu poprzedniego. Czyli jeżeli wcześniej miałam animację, to ta animacja musi się skończyć, żebym poszła dalej. Ale zobaczcie, co znaczy instant. Dash lub dot przejdą do następnego zadania natychmiast. I teraz uwaga, użyj go, gdy chcesz, aby robot wykonał dwie czynności jednocześnie. I popatrzcie, jaka to jest zasadnicza różnica.
czyli dwie czynności jednocześnie. Mogę połączyć dzięki niemu dwa bloczki, czyli na przykład może mi jechać do Azji wydawać jakieś dźwięki, które na przykład nagram. Będziemy tutaj jeszcze wracać, ale tu są fantastycznie opisane te wszystkie aktywatory. Dzisiaj będziemy z nich również korzystać. O, aktywator, który uwielbiam i również go wykorzystamy dzisiaj. Popatrzcie, to jest aktywator, który będzie umożliwiał nam losowanie. Na przykład świateł na robocie. Okej. Słuchajcie, wracam do mojego projektu. Teraz musicie jeszcze raz. Klikamy drugie kółko, małe, i wybieramy instant. I teraz słuchajcie, po uruchomieniu projektu to będzie wyglądało tak, że przy starcie zacznie się uruchamiać dźwięk i on nie skończy nawet mówić, a od razu przeskoczy do ruchu do przodu. I będzie jechał do przodu i wydawał z siebie dźwięki. Ja go uruchamiam. Zobaczcie, dokładnie tak się stało. Jeszcze raz Wam uruchomię. Zobaczcie, jak szybko to było. Był moment. Widzicie? Momencik. I wykonał dwie czynności naraz. Słuchajcie, czy ten bloczek instant jest klarowny i czy wiemy, jaka będzie różnica teraz między auto a instant? Czy to jest klarowne? Czy w ogóle nie wiecie, o czym ja mówię? Jest ok, dobra. Słuchajcie, to idziemy dalej. Jesteśmy dalej. I wybrali sobie turn around. Turn around, czyli obróć się dookoła. Oczywiście może to zrobić również na różne sposoby i znowu chodzi tu o animację. Cały czas podkreślam, wiecie, to jest taki bajer, taki gadżet dla dzieciaków. No i podłączymy. Ja mam podpowiedź automatycznie, czyli musi być auto. Auto. Instant. Mariola, masz rację. Z robotami to faktycznie jak uruchamiamy działa, ale przynajmniej będziecie mieć rozeznane, jak się poruszać po aplikacji Wonder. Ja myślę, że to dużo. Ja teraz wyskoczę z samouczków i zaczniemy generować jakieś konkretne projekty, ale na razie musimy się rozeznać w samej obsłudze ruchu. To tak pół na pół, tak jak mówiłam na początku, połowa osób coś wie na ten temat, połowa nie. Ale myślę, że to są takie szczegóły bardzo istotne, które potem ułatwiają Wam pracę z dzieciakami. Dobra, słuchajcie, uruchomię, żeby przejść dalej. I jeszcze raz pokażę Wam, popatrzcie na mój monitor. O, albo i nie pokażę, bo przejdę do następnego. Dobra. I jesteście, zobaczcie, jesteście, mamy tak, start, potem jest dźwięk, od razu jedzie do przodu, czyli wydaje dźwięki, jedzie do przodu, potem jest animacja obrotu do tyłu i teraz uwaga, fantastycznie tutaj można tworzyć pętle i zapętlać pewne rzeczy. Chcą u nas, żeby po wykonaniu tego obrotu, żeby ponownie zagrał dźwięk. Od obrotu widzicie? Od obrotu chwytam i przeciągam do dźwięku, łączę, chcemy automatycznie, czyli zostaje auto. Teraz zobaczcie, że ja mogę się pobawić tymi bloczkami, mogę je tak przesunąć, żeby wszystkie połączenia były dla mnie jasne i widoczne. Dla mnie i fajnie widać kierunek poruszania się. Czyli idę od startu do dźwięku. Dźwięk do jazdy do przodu, jazda do przodu, do obrotu, do tyłu i znowu dźwięk. I tak dookoła, póki
działo. Zobaczcie, jak szybko przebiegł. Nie było nawet widać dźwięku, ale on szybko po tym dźwięku idzie, ponieważ mamy tam w kategorii instant przerywa. Dobra, już weryfikuję. Halo, halo. No, widzę, że u mnie parametry są jak najbardziej ok. Jeżeli u kogoś jeszcze przerywa, dajcie mi znać. Halo, halo. Strasznie przerywa. Ok. Resetujemy. Halo, halo. Halo, halo. Zresetowałam, wróciłam. Pytanie jak teraz? Halo, halo. Jak teraz opcje? Halo, halo. Pytanie, czy te pierwsze, pierwsze działanie z programem, czyli to, co powiedziałam, możliwość usuwania bloczków, łączenia ich, łączenia za pomocą aktywatorów, czy to jest jasne i zrozumiałe? Czy możemy przejść do stworzenia projektu, który możecie na przykład wykorzystać w tak? Z samouczkami na pewno sobie poradzić, jeżeli będziecie krok. Aha, jeszcze słuchajcie, jedna rzecz, jeśli chodzi o samouczki. Gdybyście się obawiali, że macie problem ze zrozumieniem angielskim, bo czasami te polecenia, no ja też muszę się wczytać kilka razy, mimo że mój angielski powiedzmy jest tam na jakimś poziomie, to ja Wam pokażę jeszcze szybciutko w samouczku, gdzie znaleźć podpowiedzi. Nie musicie się w związku z tym obawiać, że czegoś nie rozumiecie. Słuchajcie, jeżeli nie rozumiecie polecenia, widzicie, jeżeli wykonacie coś nie tak, no na przykład, ja sobie wyciągnę, o i zrobię teraz, wiecie co, teraz zrobię błąd. Popatrzcie, połączę w nie w tej kolejności, co trzeba. Widzicie, co ja robię? Ja robię jakąś głupotkę małą, bo łączę do startu, to w ogóle nie ma sensu. I teraz, jeżeli uruchomię, zobaczcie, co się stanie. No, zasygnalizuje mi również rząd. Ok, i pokazuje nawet, co uruchomić. Ale uwaga, na górze, tam, gdzie macie polecenie, znajduje się znak zapytania i teraz pod znakiem zapytania macie podpowiedź i ta podpowiedź jest podpowiedzią graficzną. Dlatego jeżeli będziecie mieć problem ze zrozumieniem i wasze dzieci, jak im pokażecie raz podpowiedź, to oni z tej podpowiedzi będą korzystać, ale właściwie pytanie, dlaczego mieliby nie korzystać? Niech korzystają, niech próbują łączyć czytanie z tą podpowiedzią graficzną. Okej. Faktycznie już. O, teraz. Teraz powinno być dobrze. Przed chwilą internet miałam bardzo słaby. Teraz powinno być okej. Gizela, jak teraz? Przepraszam, ale okej, fajnie, mam komunikaty, słabo słychać, bardzo dobrze mi macie pisać, ja wtedy będę w eter się tu odzywać, dobra? Okej, więc nie wiem, na ile mnie słyszeliście, ale jeszcze raz pokazuję, że podpowiedzi w samouczku ukryte są pod znakiem zapytania i są to podpowiedzi graficzne. I niech dzieciaki korzystają z graficznych i niech łączą to ze słowem czytanym, po prostu uczyły się i szły do przodu z tym samouczku. Okej, dobra, no to ja wychodzę z tego samouczka, skoro już wiemy jak tować, a my tworzymy, słuchajcie, wy też wchodzicie sobie do
do waszego projektu, gdzie macie swoje projekciki. Proszę, żebyście nazwali projekt, który teraz był wygenerowany w samoutku, test 2. Żeby dla was to było jasne, że to był ten test 2. Jak macie zapisane, to wchodzimy do nowego. Dobra. Słuchajcie, ja teraz tak, rozłączę mojego Dasza, bo chciałabym z wami zrobić projekt z Dotkiem. Włączę również potem kamerę na testowanie, żebyście widzieli, czy działa, czy nie. Tworzymy projekt. I teraz uwaga, jaki jest mój projekt? Czy go używacie? Mały Dotek. Czy często używacie małej głowy? Beata, tak, fajnie. A do czego? Słuchajcie, bo tak naprawdę często się spotkałam z tym, że nie wiadomo, jak go użyć i co z tym robić. Ja również, super. Słuchajcie, do jakich projektów? Co z nim robiłyście? Beata z podrzucaniem i głosami, super. Bardzo fajny pomysł. I właściwie spróbujemy wygenerować coś podobnego, Beatka. I mam taki pomysł. Na przykład na lekcję powtórzeniową możecie sobie przygotować kategorię pytań. Znowu przed. Maja, okej, chwileczkę, już. Teraz powinno być super. Maja, czy mnie słychać? Chwilę, jeszcze próbuję coś, dobra, chwila. Widzę, że u mnie problem z siecią, czasami spowalnia. Poczekajcie chwilę, spróbuję to. Czy mnie słychać? Przerywa. Okej, kochani, u mnie jest, widzę, że na razie okej. Halo, halo. Halo, halo. Teraz słychać. Dobrze, widzę, że to taka trochę sinusoida. Raz lepiej, raz gorzej. Dobra. Słuchajcie, cały czas piszcie, jeżeli coś się będzie działo, no jakoś nie jestem w stanie do końca zapanować nad siecią. Okej. Dobra, to wracamy do projektu. Chciałabym, słuchajcie, mały robot, Dot, losował sobie 3 kolory świateł. I te 3 kolory będą oznaczać pytania w 3 kategoriach. Na przykład czerwone, brudne, zielone, łatwe, niebieskie, przygotowane pytania w tych 3 kategoriach. Możecie zadawać uczniom.
I to będzie taki. Wchodzę w kategorię światła. Halo, halo. Wchodzę w kategorię światła. Słychać? Kategoria świateł i popatrzcie, co robię. Wybieram sobie czerwone, chciałam zielone i jeszcze chciałam chyba niebieskie. Mam trzy kategorie świateł i teraz będę je łączyć. Czyli kiedy uruchomię start, będę miała, popatrzcie, co ja robię. Albo czerwone, albo zielone. Na razie nie przejmuję się tym, że mi tutaj wyskakuje okienko. Zamykam je na chwilę. Albo niebieskie. Również zamykam. I teraz popatrz. Ze startu będę miała aż trzy możliwości. Jeśli chodzi o nasze łączniki, widzicie? On wybrał jakby kolejne wolne łączniki, no bo może być z jednego startu, żeby było automatycznie do trzech, bo on by zwariował i nie wiedział, do kogo ma iść. Ale mnie chodzi tutaj o losowanie, czyli jeżeli uruchomię, to będę losować światła. Ja nie wiem jakie, to co należy zrobić? Słuchajcie, klikam pierwszy łącznik. Uwaga, mieliście również, tutaj na dole pokazywałam Wam w tej książce, w tym poradniku z PDF-ie. Zobaczcie, wybieram sobie random, czyli losowo. Widzicie w tym miejscu? I zatwierdzam. I teraz uwaga, w każdym miejscu muszę wybrać losowo. Ponieważ losuję, on mi pozwala wybrać jednocześnie wszystkie bloczki takie same. Random. Losuję. To udało Wam się to skonstruować. To mnie tutaj. Czy to mamy? Słuchajcie, jeżeli przerywa, ale mam nadzieję, że widać dobrze. Czy udało się to skonstruować? Halo, halo, jak konstrukcja? Okej. Bożenka jest. Super. Ania ma. I teraz ja podłączę mojego robota. I zaraz pokażę Wam, jak to działa na chwilę obecną. Mała Ela. Od razu się ucieszył. I ja teraz włączę kamerę. Mam nadzieję, że to nam nie zakłóci obrazu, ale słuchajcie, jeżeli Ty widać, to jest dobrze. Jestem, dobra. Ja pokażę światła, bo one są najistotniejsze, dobra? Trzymam go tutaj. Wracam do aplikacji. Teraz zobaczcie, uruchamiam. Zobaczcie, co się dzieje. O, coś tam? Podłączyłeś się? Dlaczego? Mam nadzieję, że mój robot nie zastrajkuje. Jest podłączony, ok. No tak. Zobaczcie, kogo... Wybrałam, widzicie? Klik na Dasza. On się rzuca o naszego Dasza. Dobra, to żeby mniej roboty było. Słuchajcie, nam na początku opcja wyboru albo Dasza, albo Dota. Jest. Ponieważ mam Dasza, to muszę zacząć od Dasza.
Dokładnie, Ania, tak. Sprawdzę, czy widzicie światła. Widzicie, ok. To wracam do aplikacji i uruchamiam. Zobaczcie, co się dzieje. Wybrał czerwone i koniec. Zatrzymał się na czerwonych, czerwone się świecą, koniec. Muszę zatrzymać aplikację i kiedy uruchomię jeszcze raz, to być może wtedy wybierze inny kolor, bo to jest losowe, ale być może czerwony. Jest, tym razem zielony i nic więcej. I jeszcze raz, znowu czerwony. Słuchajcie, czyli działa, ale nie jest doskonale, ponieważ chciałabym, żeby to też dzieci w projekcie, to chciałabym, żeby on wylosował raz, czekał na naszą reakcję, aż zdąży odpowiedzieć na pytanie i losował ponownie, bez włączania i wyłączania cały czas programu. No to pytanie, co z tym zrobić? Popatrzcie, jeżeli wylosuję czerwone o początku, co robię? Biorę ten łącznik z czerwonego i zobaczcie, lecę do startu. Tym sposobem przyciągnę sobie, tym sposobem powstała mi taka pętelka. Tylko, uwaga, łącznik. Łącznik jest automatycznie, czyli zadziała to w tym momencie tak, że wybierze mi kolor czerwony i automatycznie zacznie losować kolejne. Ja nie zdążę nawet usłyszeć pytania, co dopiero na nie odpowiedzieć. Dlatego klikam. I zobaczcie z kategorii tych wszystkich, czyli pozwala nam czekać, ale uwaga, to też nie do końca jest dobre rozwiązanie, bo najdłużej może czekać 10 sekund, bo jak jesteście w stanie usłyszeć pytanie i odpowiedzieć w 10 sekund, to Wam gratuluję, super. Ja bym tu zrobiła rozwiązanie następujące. Jeżeli jestem już gotowa, i te, no to ok, zatwierdzam i tym sposobem również teraz powinno być słychać, powinno być ok. U mnie wszystko. Jak tam, Maria, czy słychać? Dobra, słuchajcie, pytanie, czy macie zbudowaną taką konstrukcję? Czy jest? Beata, to chwilę czekam. Czy ona jest klarowna i jasna, jeśli chodzi o budowanie i łączenie tych elementów? Czy coś trzeba pokazać? Czy tylko chwileczkę, żeby po prostu, ok, czyli wszystko jasne? Tylko chwileczkę, żeby odtworzyć, a ja przy okazji, słuchajcie, Maja, rozumiesz, że u Ciebie cały czas zarywa, prawda? Beata, spokojnie, masz czas, jeżeli masz tablet, generuj ten projekt. Czekam też na innych, Beata. Mogę zacząć jeszcze raz i pokazać. A, no, myślę, Maja, że spokojnie, naprawdę dacie radę. Ale fajnie byłoby sobie zapisać. Macie takiego gotowca na zajęcia. Tak, żeby nie czuć, że ten czas jest gdzieś tam zmarnowany. Na łącznik najechać. I jeszcze raz. Dobra. Beata ciągle przerywa. Beata, no patrzę, podglądam, więc
więc u mnie jest w miarę okej, ale rozumiem, że może rwać. Beata, czy konstruujemy wspólnie ten projekt? Beata, ja mimo wszystko zachęcam, naprawdę. Jeżeli masz tablet, jeszcze, więc na razie tylko mam podłączone kolory i mam losowanie na nich. A teraz z powrotem każdy kolor do startu. Tylko wybieram łączniki jako i zaraz pokażę, jak to działa. I przejdziemy do następnej aktywności. Ok, słuchajcie, ja uruchamiam. Dobra, słuchajcie, ja uruchomię i w ogóle zrestartuję w takim razie u mnie projekt. Myślę, że to na jakiś czas pomoże. Dobra, sprawdźmy jeszcze tylko, jak to działa. Mam nadzieję, że to widać. Ok. Uruchamiam. Dobra, jest zielony, czeka na przycisk. Przycisk. Znowu zielony. Ok. Przycisk. Jest niebieski. Przycisk. Jest czerwony. Przycisk. Jest niebieski. Czyli wszystko jak najbardziej nasz projekt działa. Ok, mam nadzieję, że było widoczne testowanie. Znowu niebieski, trzeci raz. Dobra. Słuchajcie, czy całej reszcie udało się, słuchajcie, ten projekt wygenerować? Jest... Radka, jak możesz, kliknij zdjęcie, jak nie słyszysz. Dobra, Agnieszka, ja zaraz zrestartuję u siebie wszystko. Natomiast chciałabym, żeby jeszcze domknąć ten projekt i był zapisany. Wracam do projektu, nazywam go, uwaga, nazywam go losowanie, losuj kolory, czy jak tam chcecie. Zapisuję. O, zjadło. Dobra, uwaga, chwilę czekamy. Okej. Jeżeli nie słychać teraz, to
Halo, halo, czy mnie słychać i czy te futrzaki nakarmione? Słuchajcie, myślałam tutaj, napisałam zresetować ogólnie wszystko. I teraz pytanie, czy mnie słychać? Halo, halo, czy mnie słychać? Proszę, dajcie znać. Halo, halo. Chrypa? Moja chrypa? Proszę, dajcie informację, jak teraz jest. Coś słychać, to znaczy nie tak do końca, tak? Słuchajcie, przełączyłam, zresetowałam wszystko, przełączyłam się na inną sieć. Dajcie proszę informację, czy słychać. Jest informacja, że już lepiej, tak? Dobra, słuchajcie, ale skoro mówicie o kawie i faktycznie o futrzakach, które się pojawiają, umawiamy się tak, mam nadzieję, że teraz te problemy będą przynajmniej mniejsze. Ale coś z siecią faktycznie u mnie trzeszczy. To może ja jestem po prostu za głośna w tym momencie. Już weryfikuję. Natomiast słuchajcie, umawiamy się tak. Dla Marii gorzej. No widzicie, trudno po prostu naprawdę dogodzić, ale najistotniejsze jest to, czy mnie słychać i czy mnie widać. I teraz kochani, skoro jest mowa o słychać, dobra. Widać i słychać, super. Słuchajcie, to mam nadzieję, że będzie dobrze, ale skoro mowa o kawie i o karmieniu futrzaków, to moi drodzy, myślę, że dobry jest moment, żeby teraz te emocje od nas spadły, że coś tam technicznie nie za bardzo poszło. Znów się coś dzieje. No widzicie, u mnie w tym momencie parametry są wszystkie na maksa, więc jakby po mojej stronie nie jestem w stanie już teraz niczego zrobić, ale wszystko mam na maksa. Zmieniłam sieć, zrestartowałam wszystko, więc powinno być ok. Zróbmy tak, moi drodzy. Mamy 18.47, umawiamy się, że o godzinie 19.00 widzimy się, czyli robimy sobie przerwę 13-minutową i również mam do Was prośbę. Za ten czas, jeżeli jest szansa, to najlepiej również u Was jeszcze raz się przeładować, czyli opuścić pokój i wyjść jeszcze raz, albo zrestartować sieć po Waszej stronie, ok? Tak, żeby i u Was te parametry były na maksa. Tak jak u mnie w tej chwili. Kochani, jeżeli mam nadzieję wszyscy mnie słyszą teraz, to widzimy się o godzinie 19.00. Ale proszę, żeby oprócz tego, że futrzaki pojedzą i kawa będzie, to chciałabym również, żeby... Przepraszam, powinna być buźka taka. To chciałabym również, żebyście spróbowali coś tam zrestartować. I już więcej nic nie mówię, po prostu puszczam Was na 12 minut. Ok? Widzimy się za 12 minut. I zapraszam, bo pokażę jeszcze fajne rzeczy, które mogą na lekcji być. Maja, rozłącz się i może zanim zrobisz sobie kawę czy cokolwiek do picia, po prostu spróbuj się na nowo podłączyć i zobaczysz, jak będzie. Do zobaczenia o 19.00. Ja na razie znikam z eteru tylko. Pokój będzie otwarty.
Super, widzę, że niektórzy nawet w ogóle nie odeszli chyba od komputerów. Jak sprawa z głosem, z wizją? Super, Agnieszka, cieszę się, mam nadzieję, że oby tak dalej. Czekam na resztę spokojnie, nakarmijcie te futrzaki i wracajcie. Fajnie. Bardzo się cieszę i mam nadzieję, że tak zostanie. Bo to przerywanie, wierzcie, irytuje nie tylko Was, ale mnie również. Super. Czy ktoś próbował restartować? Czy ktoś wychodził, wracał? Czy jesteście dalej na tym samym łączu? I jest lepiej. No to fajnie. No to bądźmy dobrej myśli. Jeszcze dosłownie minutkę, poczekajmy, aż wróci cała reszta. Nie wiem, jak tam z karmieniem. Ja nakarmiłam moje dwie świnki morskie i psa. Maria, słychać dobrze, bardzo się cieszę. A kto ma psa i kto zdążył go wypuścić albo wyjść z nim na spacer? Nie wiem, prawdopodobnie różnie, możecie mieszkać we własnych domach, więc macie ogrody, wystarczy drzwi otworzyć. Słychać, dziś widać, super. Ekstra. Dobrze, słuchajcie, w takim razie startujemy dalej, mamy 19.01 według mojego czasu. Cały czas ta sama prośba, gdyby coś się znowu działo z łączem, od razu komunikat do mnie, dobrze? Ok, to ja teraz szybciutko podłączam już się do mojego pultu, żebyście widziały, co się u mnie dzieje. Ok. Kochani, dobrze, wygenerowaliśmy projekt, który możemy wykorzystać do dania kolorów, a pod kolorami możemy sobie zakodować, tak jak proponowałam pytania, ale nie tylko, bo możecie różne aktywności pod kolorami sobie zakodować i w tym momencie będziecie mogli to wykorzystać w klasie. Proponuję teraz zrobić kolejny projekt. Taki projekt, który bardzo cieszy dzieciaki, a mianowicie takiego elektronicznego pieska albo kotka, jak chcecie, byśmy zrobili, działającego na takiej zasadzie. Oczywiście teraz będzie to aplikacja uruchamiana za pomocą Dasha. Chodzi mi o robota jeżdżącego, który będzie reagował na mój głos, odwracał się w stronę mojego głosu i przemieszczał się do mnie, czyli będzie to trochę wyglądało tak, jakbym wołała mojego pieska, żeby do mnie przyszedł, a on będzie sobie do mnie podchodził. Myślę, że to będzie fajna zabawa z dzieciakami, więc zaczynamy. Wchodzimy znowu do Free Play i tworzymy nowy projekt, zupełnie w nowym projekcie. Słuchajcie, zanim podłączymy te bloczki, to spróbujmy sobie wyszukać tych, które mnie będą interesować. A mianowicie będą mnie interesowały właściwie tylko dwa. Czyli to, żeby się robot odwracał w moim kierunku, kiedy usłyszy głos,
i drugi bloczek, żeby się przesuwał. No to poszukajmy. Spróbujmy wejść w kategorię mów. Nie pamiętam, ale o, dokładnie tak, dobrze trafiłam. W kategorii mów ja na razie wyciągnę oba bloczki. Pierwszy macie voice turn, a drugi macie voice look. Czy wiecie, jaka jest różnica między jednym a drugim? Co zrobi nasz robot? Jeszcze raz. Voice turn i voice look. Macie pomysł? Podglądam. Dajcie znać. Czy macie jakiś pomysł, to będzie dla mnie informacja, że dalej wszystko mnie słychać i widać. Chodzi mi o różnicę między dwoma bloczkami. Voice turn i voice look. Halo, halo. Jesteśmy? Słychać? Widać? Na razie wszystko? OK. Słuchajcie, no to i nikt nie pisze, no to ja w takim razie spróbuję. Ania, OK. Myślę, że tak dokładnie praktycznie o to chodzi. Słuchajcie, voice turn oznacza, że odwróci się, ale odwróci się całym sobą w stronę głosu, czyli skręci tam, gdzie usłyszy głos. Uwaga, w klasie z tym głosem może być trochę niebezpiecznie, więc grupy muszą być rozdzielone w różnych częściach sali, a nawet na korytarzu. Natomiast słuchajcie, voice look to znaczy tyle, jeżeli mnie dobrze widać, że mój robot, czyli spojrzy w stronę głosu, nie obróci się całym sobą, ale ruszy tylko głową. Będzie ruszał tylko głową w stronę głosu, a natomiast ten pierwszy jeszcze raz voice turn będzie się obracał w stronę głosu. Czyli ponieważ ja chcę, żeby się cały obracał do mnie, wybieram voice turn, natomiast voice look wyrzucam do kosza. Nie jest potrzebny. OK, no i teraz jeszcze raz wchodzę w kategorię mów i chcę, żeby mój robot przesuwał się, jak słyszy, odwróci się do mnie i pójdzie do mnie, więc wybieram pierwszą kategorię mów tu. I teraz, słuchajcie, ten ruch do przodu nie za duży, czyli nie na maksa, a mamy bodajże 80 dokładnie, ale myślę, że żeby był taki efekt chodzenia za mną, jak piesek, jak szczeniak, to myślę, że gdzieś 20, myślę, dobrze będzie 20 do 30 centymetrów. I tak zostawiamy. I teraz pytanie, jak to wszystko połączyć? No wiadomo, że musimy łączyć w kategorii od startu, czyli kiedy start będzie czekał na mój głos. A następnie, jak usłyszę, musi się przemieszczać do mnie. No ale patrząc na to, zrobi to tylko raz. Czyli obróci się i przejdzie 20 cm. Koniec. I się zatrzyma. W związku z tym trzeba to po prostu zapętlić. Czyli zaczynamy od końca do startu. I teraz zobaczcie, wszystkie łączniki są takie same, czyli będzie automatycznie, kiedy start, automatycznie będzie czekał, aż usłyszy głos. Jak usłyszy, powinien mi się obrócić, przejechać do przodu i znowu do startu. Słuchajcie, przetestujemy, czy to będzie działało. Jeżeli macie pomysł, żeby coś poprawić, zmienić, to proszę o informację. Ja już włączę robota. Jest. OK, uruchamiam. Przy okazji patrzcie, co się będzie działo na ekranie. Teraz cichutko, nikt nie mówi już.
Czeka, tu jestem. Halo, tu jestem. Super, super. Działa kompletnie. W momencie, kiedy mówię i słyszę mój głos, obraca się do mnie, a potem się przesuwa i znowu wraca i czeka na mój głos. No już w tej chwili to prawie mi chce wchodzić na kolana. Maja, witam serdecznie. Jeżeli już dołączyłaś koty nakarmione, Maja, cię zachęcam do wygenerowania takiego prostego projektu. I jeszcze tak szybko powiem, na czym on polega. On na razie cały czas działa, bo ja mówię coś. Zatrzymam na chwilkę, dobrze? To jeszcze raz dla tych, którzy dołączyli, nasz projekt działa dokładnie tak, jakbyśmy się bawili z własnym kotem albo szczeniakiem, z psem. Czyli jeżeli ja go wołam, odwraca się do mnie i przesuwa się w moją stronę. I w ten sposób mogę go sobie tak cały czas prowadzić tam, gdzie ja chcę iść. I przy okazji pamiętajcie jeszcze raz, przypominam o tym głosie, dobra? Że jeżeli macie harmider w pasie i grupy są głośne, to musimy się ewakuować. Cześć na korytarz, cześć zostaje w klasie. Maju, daj znać, czy udało ci się wygenerować taki projekt. Jak w ogóle z głosem teraz? Też daj znać, jak dołączyłaś. Na razie mam informację, że jest ok. Zaraz przejdziemy do następnego projektu, ale jeszcze informację czekam zwrotną. Dobrze. Podglądam, tu wszystko jest ok. Dobra. Super. Maja, udało się projekt stworzyć? Daj proszę informację, czy mogę przejść. Resztę również proszę o informację, czy projekt jest. Jeżeli udało się stworzyć, wracamy do okienka, w którym sobie nazwijcie go, no nie wiem, aport na przykład. Super. Okej, myślę, że jest. To w takim razie ja już również przechodzę do ekranu, gdzie sobie zapiszę nazwę. Widać to połączenie proste. Bardzo prosty projekt, ale bardzo efektowny. Aport. Aport. Zapisujemy. Okej. Dobra, słuchajcie, to teraz chwileczkę, zanim wygenerujemy kolejny projekt, myślę, że robi się ta aplikacja coraz łatwiejsza i coraz przyjazna. Chciałabym na chwilę wrócić jeszcze do strony Wondera. Jeżeli jesteście i do portalu, na którym byliśmy, to jest portal dla nauczycieli i były rzeczy do pobrania. Mówiłam o poradniku. W tym poradniku macie te aktywatory wszystkie fantastycznie opisane, bardzo zrozumiałym językiem, więc myślę, że warto tutaj zajrzeć w momencie, kiedy pojawi się jakiś problem. Macie również, popatrzcie, to co testowaliśmy, czyli macie zapisane, jak pobrać. Tak w ogóle to sobie teraz pomyślałam, jeżeli ktoś nie zdążył zrobić mojego aportu, to ja teraz szybciutko spróbuję Wam wyeksportować. Uwaga, jeżeli ktoś nie ma tego aportu, a chciałby zapisać, dołączył dopiero, to proszę o wpisanie kodu. Ja tu napiszę kod dla aportu DITS2. Łatwo zapamiętać. DITS2. Jeżeli to jest dla tych, którzy dołączyli, a chcieliby mieć również ciebie. DITS 2. Ok.
Wracam na chwilkę do strony. Ja już zamykam tutaj ten poradnik. Wiecie, że jest i wiecie, że warto z niego korzystać. A teraz Wam pokażę kolejną rzecz, że warto korzystać. W materiałach do pobrania macie tutaj, popatrzcie, zawody Wonder. I te zawody Wonder to są fajne, gotowe materiały dla dzieciaków. No, zobaczmy z początek. Weźmy sobie w misję 2017 kategorii wiekowej 6-8 lat. Ok, spróbujcie to otworzyć. Popatrzcie, mówię o tej misji. Jeżeli jesteście na stronie, spróbujcie otworzyć. Ok. I teraz zobaczcie, mamy tą misję i na początek mamy gotowe materiały. Zobaczcie, można stworzyć nazwę drużyny, imię wszystkich członków drużyny i teraz zobaczcie, jak zaczynają się takie misje. Wiadomość z ostatniej chwili. Świat a kosmiczną wyspę. Ja tylko początek przeczytam, żeby Wam coś zasygnalizować. Ostatnio wielu ludzi na planecie Ziemia widziało zaćmienie Słońca. Przeżyli coś, co zdarza się raz w życiu, ponieważ Księżyc znalazł się bezpośrednio przed Słońcem i spowodował zjawisko totalne, widoczne dla wielu mieszkańców północnej. Niebo pociemniało, gwiazdy świeciły, a zwierzęta poczuły, że czas spać. Albo przynajmniej tak im się wydawało. I teraz kolejna informacja. To, czego wiele osób nie zauważyło przez swoje odlotowe okulary do obserwacji zaćmienia, to fakt, że nastąpiła zmiana w przyciąganiu grawitacyjnym. Kiedy Słońce i Księżyc znalazły się po tej samej stronie Ziemi, ich połączone przyciąganie grawitacyjne spowodowało, że Ziemia troszeczkę się wybrzuszyła. I teraz zobaczcie, macie tutaj w tej informacji, jestem tutaj, jedną gwiazdkę. Ja odsyłam tutaj na dole, gwiazdka oznacza, że ten fakt rzeczywiście jest prawdziwy. Czyli macie tutaj zabawę, gdzie przemycają się fajne ciekawostki, takie ciekawostki z życia, autentyczne, ale są też takie informacje, nie do końca są prawdziwe i to jest symbol dwóch gwiazdek, gdzie uczniowie muszą wytężyć trochę swoją wyobraźnię i jakby udać się do tego świata fikcji. To jest ważne, słuchajcie, bo cały czas podkreślamy, żeby potrafili odróżniać rzeczywistość od fikcji. Dlatego warto im tu zwracać na to uwagę. Dobra, ja większość czytam, idziemy dalej. I teraz zobaczcie. Twoja misja i mamy misję pierwszą, drugą i trzecią. Jesteś gotowy, żeby zostać gwiazdą i idziemy na dół. Pierwsza misja. Zobaczcie, macie kartę pracy, gdzie dalej można wpisać drużynę, nazwy, imiona dzieciaków, daty. I teraz zobaczcie, macie tutaj opisane, co należy zrobić. Macie tutaj również opisane, co jest potrzebne. W tym przypadku siatka 5x8. Siatka to znaczy, mowa tutaj jest o niczym innym, jak macie na przykład do kodowania. Czyli mówimy o kratownicy. Robot Dash, Blockly lub Wonder aplikacja. I teraz zobaczcie na dole. To oczywiście informuję, że warto to zapisywać również w kodzie. Macie krok po kroku, ja tego czytać nie będę, ale wchodzimy na aktywność. Teraz popatrzcie. Twoje wyzwanie. No, co tu się pojawia? Tu się pojawia dokładnie mata mistrzów kodowania. Tutaj jest 8x5, ale to nie ma żadnego znaczenia, żeby to przenieść na matę, czy nawet mniejszy obszar niż cała mata 10x10. Teraz mamy polecenie. Zaprogramuj robota Dash, żeby odbył podróż po każdej komórce kosmicznej wyspy. Omów ze swoją drużyną, dokumentuj to, co napotkało robota Dash. I teraz zobaczcie pod spodem, co mamy. Mamy punktację. Jeden punkt za każdą komórkę, po której podróżuje robot Dash.
Dwa punkty za każde użycie przez robota dasz świateł, dźwięku lub animacji podczas badań. I 20 punktów, jeśli stworzysz udany program, zarówno w aplikacji Block, jak i Wonder. Popatrzcie, ile akcji jest w stosunku do jednej prostej rzeczy. I my sobie spróbujemy teraz wspólnie wygenerować projekt w Wonderze, za pomocą którego spróbujemy tego Dasha przeteleportować tutaj po wszystkich komórkach. I umówmy się, że zostaje nam dokładnie ten ekran, który widzimy, czyli mamy 5 na 8. Dobrze? Umówmy się, że pionowo, czyli góry, poziomo, czyli idziemy w prawą stronę. No i teraz słuchajcie, mamy polecenie skonstruować skrypt, gdzie Dash przejdzie nam po wszystkich komórkach. No i fajnie byłoby, żeby chociaż na jakiś z nich zapalił przynajmniej światła. Z animacją o tyle może być gorzej, że jak stanie na jakiejś komórce, koniec animacji niekoniecznie jest w miejscu, kiedy się zaczyna, czyli Dash może zmienić swoją pozycję. Uwaga na animację. No to słuchajcie, a jeszcze jedna ważna rzecz. Szerokość komórek na macie mistrzów kodowania to około 30 cm, mi się wydaje, nawet niecałe. Umówmy się, że nasza klatka będzie miała ile? 20-30, jak robimy? Dajcie znać. Okej, Ania. Umawiamy się, że kratka ma 10 cm. Kto pierwszy, ten lepszy, więc zostajemy przy 10. W każdym momencie będziecie mogli wejść do projektu i poprawić sobie tak, żeby było idealnie, jeśli chodzi o Waszą przestrzeń, na której mogą się poruszać roboty. Ja Wam jeszcze, zanim zaczniemy projektować, pokażę Wam jeszcze tu po drodze mam jeszcze te dwie niesamowite, bo dajecie dzieciakom i siatce, planują, jak robot będzie się poruszał. I dzięki temu, jak mają plan, to łatwiej jest im odwzorować to w programie. Więc warto z tego korzystać, słuchajcie. No dobra, no to słuchajcie, spróbujmy jakąś drogę wyznaczyć. Dajcie mi, jakie macie plany. Uwaga, będziemy podawać i posługiwać się parametrami. A1, A3, dobrze? A6. Jaki macie pomysł? Jeszcze raz przypomnę plan. Wrócę do początku. Mamy zaprojektować tak, żeby Dash przejechał przez wszystkie komórki naszej planety. Przez wszystkie. Jak byście poszli? Robot na początku może patrzeć w dowolnym kierunku. Możemy się umówić, że albo patrzy w górę, albo patrzy w prawo. Wszystko jedno, tak go ustawimy. Tylko pomyślmy, jak pójdziemy. Jak byście poszli najszybciej, żeby to opanować? No, macie pomysły? Przypominam, komórka bok 10 cm ustaliliśmy. Halo, halo, czy nie słychać? Bo nie mam żadnej reakcji. Słuchajcie, czy mam coś zaproponować, czy czekam na Wasze propozycje. Jak możemy sobie tutaj poruszać się po macie? Słychać, świetnie, ok? I mam propozycję od Ani, czyli zaczynamy od A1, idziemy do B2, potem do B3, czyli rozumiem, że robię taki ruch. I co dalej? Pomyślmy, czy dałoby się jakoś prościej. Chodzi mi o przejście po wszystkich komórkach tej wyspy. A1, jak podpatruję, jeszcze dobrze widzę. No słuchajcie, ja bym sobie poszła na przykład do przodu, znaczy do góry.
Od A1 do A8. A1 do A8 możemy iść w prawo, czyli idziemy prosto. Skoro założyliśmy, że bok ma 10 cm, to musimy iść tych boków, czyli długość 80 cm. A potem? O, to już się pojawiają propozycje, że mogę też już pionowo do góry. Oczywiście, że tak. Dobra, słuchajcie, tu mamy dwie wersje. Albo pionowo do góry i sobie idziemy jak wstążkę, albo w prawo i również idziemy jak wstążką. Więc tak podglądam i patrzę, że dwie są propozycje pionowo do góry, więc wygrywa większość, idziemy do góry. No dobra. Mariola ma jeszcze jakiś pomysł? I potem jeszcze do końca. Dobra, słuchajcie. Postaram się narysować ruch, którym pójdziemy, dobrze? Żeby było wszystko jasno i precyzyjnie. Okej. Słuchajcie, to umawiamy się, że nasz ruch na planszy będzie wyglądał następująco. Okej. Czyli robimy sobie taką wstążkę, tak? 8 razy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Przy okazji można zauważyć, że pewne elementy się powtarzają. Uwaga, odcinam. Pewne elementy się powtarzają i my to wykorzystamy w projekcie, dobrze? No to spróbujmy szybciutko to wygenerować, a już przełączę na pulpit. OK. Dobra, słuchajcie, zaczynamy nowy projekt, czyli Create New. Mam start. I teraz pierwsza informacja, czyli move, ruch. Umawiamy się, że ja w takim razie ustawiam mojego robota dokładnie do góry. I ja mam chyba 5, prawda? 5, czyli jadę 50 cm do góry. Oczywiście startuję na środku danej komórki, to jeżeli komórka ma 10 cm, to na środku danej komórki. Dobra, za chwilę będę łączyć, ok, a na razie sobie powyciągam bloczki. Co teraz? Jeżeli jestem na górze, co muszę zrobić? Uwaga, dajcie mi informację. Jestem na środku, na górze, czyli jestem już Wam pokazuję gdzie. Jestem na E1. Jestem na E1. Co muszę robić? Halo, halo, jestem na E1. Co mam robić? Halo, halo. Obrót, w prawo. OK. To szybciutko. Wchodzę w animację i tutaj mam, popatrzcie, turn right. Turn right. Czyli obrót w prawo. Tu jest wprawdzie animacja i tak się zastanawiam, czy ta animacja będzie dobra, czy może jednak wybrać z move. Czy jednak wybrać może z move. No, myślę, że tu będzie lepsza opcja. Bez animacji, czyli słuchajcie, nie robimy animacji, tylko robimy move, ruch o 90. Jeszcze raz, w prawo. W prawo o 90. Dobra, co dalej? Co dalej? Gdzie jestem? Gdzie jestem w tym momencie? Ja dalej jestem na E1, tylko patrzę w prawo. Czy już w dół, Mariola? Słuchajcie, jestem na E1 i na razie tylko obróciłam się i patrzę w prawą stronę. Czyli co powinnam teraz zrobić? Muszę się jeszcze przemieścić z E1 do E2. Dokładnie. Czyli idę do przodu, czyli znowu move i wybieram do przodu 10 cm. Jest. Dziesiątka. Co muszę znowu zrobić? Znowu powinnam, uwaga, jestem już na E2,
Skręcić, świetnie. Skręcić i znowu muszę zrobić skręt w prawo o 90 stopni. Wracam do aplikacji i wybieram, przepraszam, drugi bloczek. Spin tu. Słuchajcie, to na razie wygląda, jakbym potrzebowała w tym projekcie nie wiadomo ile bloczków, ale za chwilę zróbcie, że jak zaczniemy powtarzać, to nam o to ułatwi sprawę. Ok, wracam na razie, popatrzcie, jeszcze raz. Przód 50, obrót 90. Przód 10, obrót 90, czyli jestem, uwaga, jestem na E2, ale patrzę w dół już. I teraz Mariola, jak najbardziej lecę w dół, prawda? Ile lecę w dół? Znaczy w dół, lecę do przodu, bo tam, gdzie patrzę. Znowu wchodzę w move, ruch do przodu i muszę przejechać ile? Czy wiecie, gdzie jesteśmy? Jeszcze raz. Jestem na E2 i patrzę w dół. 40. Dokładnie tak. Dokładnie tak, bo się przemieszczam ze środka. Mariola, brawo. Przy okazji pytanie, gdzie mam błąd? Co zrobiłam na samym początku? Teraz mnie olśniło. Jak najbardziej 40. Gdybym dała 50, wyskoczyłabym poza planszę. Co zrobiłam na początku? Uwaga. Ile dałam? 50, a ja założyłam, że jestem już na A1. Uwaga, wchodzimy jeszcze raz. Wchodzimy do pierwszego. Tu do pierwszego. Jeszcze raz wchodzimy. I poprawiamy, tak jak Mariola podpowiada, 40. Jak najbardziej tak. Czy macie poprawione? Przeliczyłam się po prostu z planszą. Wyskoczyłam poza planszę. Czy mamy poprawioną tą 40? Mam nadzieję, że tak. Super. Zatwierdzam. Czyli jeszcze raz. 40 do przodu, w prawo. 10 do przodu, w prawo. 40 w dół. Jestem na dole. I teraz uwaga, patrzę w dół. Czy to już mi wystarczy, żeby coś ewentualnie powtarzać, czy jeszcze nie? Czy powinnam z pola A2 przeteleportować się do A3 i uwaga, patrzeć w górę? Dokładnie tak, ok, wracamy. Czyli uwaga, zobaczcie, ja sobie zrobię takie kółeczko, ale robię je specjalnie, bo będę to wszystko za chwilę łączyć. I tak jak się domyślacie, spróbujemy to powtórzyć. Czyli tak, teraz muszę się obrócić. Uwaga, w którą stronę? Patrzę w dół. Patrzę w dół. W którą stronę powinnam się obrócić? W prawo czy w lewo? W lewo, świetnie. W lewo, czyli idziemy tutaj na minus 90. Przy okazji zobaczcie, jaka tu jest dokładność, że mogę co stopień. Natomiast jeżeli pamiętacie Blockly, skorzystaliście z Blockly, to tam była możliwość obrotu o kąt 15 stopni. To była duża różnica. W lewo, dobra, idziemy dalej. Co dalej? No muszę przemieścić się z pola A2 na A3, czyli poruszam się do przodu o 10 cm. Świetnie, Maja. Jestem na polu, uwaga, pokazuję, żebyście mogli to zobrazować. Jestem na polu A3, ale patrzę w prawą stronę. No to muszę jeszcze patrzeć do góry. Czyli znowu obrót. W którą stronę? Lewo, świetnie. Wchodzę w move. Wybieram sobie znowu lewo. 90. Ok.
I praktycznie jeszcze raz wrócę do planszy i praktycznie jestem w domu, bo uwaga, ta kropka poruszać się będzie w ten sposób. Góra, 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 obrót. 10, obrót. Dół, 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 obrót. 10, obrót i stoję na 3 i teraz do góry. I teraz uwaga, nie ruszam mojego kursora myszki. Pytanie, ile razy powinnam powtórzyć taką czynność, żeby mój robot przeszedł przez wszystkie pola tej maty. Stoję teraz na polu A3. Ile razy powinnam wykonywać taką czynność, żeby moje pole... 3 razy. Dobrze, no nie licząc tego pierwszego, ale to pierwsze 4 razy. 4 razy całość, 3 razy jeszcze do końca. Świetnie. Słuchajcie, w Wonderze nie ma czegoś takiego, że ja sobie powtarzam tyle razy, ile chcę. Natomiast mogę wygenerować znowu za pomocą, na przykład wykorzystując przycisk robota, prawda? Czyli możemy zrobić tak. Powtórzę mi wszystko automatycznie raz. Jak się zatrzyma na polu A3, uruchomię przycisk i będzie powtarzał drugi raz. Czyli mój program będzie działał cały czas, nieprzerwanie, ja tylko będę wywoływać reakcję przyciskiem. I w ten sposób sobie to połączmy. No i wracam do aplikacji i teraz uwaga, wszystko idzie automatycznie, czyli od startu. Raz, dwa, niczego nie muszę zmieniać, wszystko automatycznie. Tylko uwaga, ostatni obrót wraca do startu i tutaj nie automatycznie. Klikam przycisk i teraz możecie się zdecydować, co jest Wam wygodniej, czy biały przycisk, być może wystarczy Wam, uwaga, może Wam wystarczyć ograniczenie czasowe, żeby zobaczyć ten ruch, ale na końcu będziecie musieli wyłączyć program, żeby nie jechał poza matą. Myślę, że przycisk będzie bezpieczny. Biały przycisk będzie jak najbardziej bezpieczny. Chociaż na przykład, popatrzcie, możemy się tutaj pobawić i myślę, że można byłoby nawet korzystać z dwóch robotów, zobaczcie. Czyli mogę sobie wywołać kolejne powtórzenie poprzez ustawienie naprzeciwko mojego Dasha albo Dota, albo samego Dota, albo drugiego Dasha. Jak macie głowę, jeżeli wykryje głowę, to zacznie nam to powtarzać. Więc wszystko właściwie zależy od inwencji twórczej. Ja myślę, że fajnie z dzieciakami również jest testować te przyciski na różne sposoby. Niech się przekonują po prostu, jak te przyciski działają. Zostawmy sobie taką opcję. Też miały i widziały, jak otworzycie projekt kiedyś tam we wrześniu, mam nadzieję, żebyście wiedziały, że taka opcja jest. Stawiam widzenie z przodu i wybieram sobie Dota. Zatwierdzam. No i teraz cały projekt mamy już gotowy. I zobaczcie, taka teoretycznie prosta aktywność. Ja wrócę na razie do maty. Bardzo prosta aktywność. Potrzebujemy tylko matę, którą macie. Potrzebujemy robota. Zobaczcie, ile możliwości, ile kreatywności przy generowaniu takiego pomysłu. Ile prawdopodobnie rozwiązań mogłoby się pojawić wśród dzieciaków. Słuchajcie, czy macie... Czy ten projekt jest stworzony i macie go w całości, tak jak u mnie? Dajcie proszę znać. Jeżeli tak, oczywiście, że można. Słuchajcie, ja go już zapisuję. Zapiszmy go, jak go zapisać, żeby łatwo Wam się generowało. Aga, nie ma problemu, już go udostępniam. Tylko będziesz musiała sobie ten kod spisać, jeżeli tablet Ci teraz nie działa kompletnie, go reanimować na podłączonym kablu. Natomiast jeżeli nie, to spisuj sobie po prostu kody. Jak go nazwiemy? Droga po macie. Droga przez matę może.
przez matę. Już nie używam polskich symboli, jest OK. I jeszcze raz już udostępniam. Uwaga. Hop. Bardzo proszę. I już podpisuję tutaj, żebyście mogły skopiować ewentualnie. HJY5. HJY5. Jest OK. Proszę bardzo. Jasne, nie ma problemu, Beata. Chodzi o projekt, prawda? Proszę bardzo, Aga. Beata, co mam powtórzyć? Widzisz na ekranie w tym momencie projekt, który dokończyliśmy. Mhm. I jeśli chodzi Ci o element, to był ostatni łącznik. Czy o to chodzi? Klikamy. I teraz zdecydowałam, żebyśmy wybrali inny łącznik, więc wybrałam możliwość wykrywania. OK, wcześniej, jeszcze wcześniej. Mam bloczek, może tak, będę się cofać po jednym. Ta, oto, dobra. Ten ostatni bloczek to musi być obrót w lewą stronę, czyli minus 90. Minus 90, to jest ten ostatni bloczek znowu przed startem. I dobra, cofać jeszcze dalej. Wcześniejszy, to mam iść do przodu 10. To jest ten wcześniejszy. Do końca, Beatka, to po tym obrocie, który Ci przed chwilą pokazywałam, masz już tylko połączenie do startu. Popatrz, masz tylko połączenie do startu, czyli ten element. Widzisz? Ten. No to masz wszystko. Wygląda na to, Beata, że masz wszystko. Zgadza się? Beata, jest wszystko? Tak, super, fajnie. To Beata jeszcze proponuje cofnąć cały projekt i wpisać sobie nazwę. Ja nazwałam to Droga przez Matę. OK. Super, dobra. Słuchajcie, wracam jeszcze na chwilę do tego PDF-a, który Wam otworzyłam. I to jest pierwsza aktywność. To teraz popatrzcie, jak jeszcze po tej aktywności zobaczcie, że możecie wpisywać punkty drużynie. Ewentualnie drużyny nawzajem sobie mogą wpisywać punkty, żeby kontrolować swoje wyzwania. Zobaczcie, mamy kolejne wyzwanie numer 2. Znowu macie tutaj opisane, co należy zrobić i również potrzebne akcesoria. Ale nawet nie czytając tego, możecie już przejść, zobaczcie, do tej. Spodem macie legendę, zobaczcie. Dasz to jest niebieskie kółko. Na planszy umieszczamy kosmiczne śmieci. Kosmicznymi śmieciami mogą być kubeczki, które macie. I do tego na planszy generujecie strefę zbiórki tych kosmicznych śmieci. Wyznaczacie obszar, możecie skorzystać, słuchajcie, z Waszych kolorowych bloczków do maty i ułożyć taki obszar. Robot, jeżeli ma prędkość, jeżeli wolno jedzie, on spokojnie na ten bloczek wjedzie. Jeżeli jest szybszy, często go przesuwa, czyli uwaga na prędkości. Natomiast jak nie bloczki, to możecie wykleić taśmą klejącą obszar, do którego robot Dash powinien po tej macie te wszystkie elektrośmieci brać do strefy zbiórki. I takie jest kolejne polecenie. I zobaczcie znowu, ile tutaj jest możliwości, ile tutaj pomysłów zaraz się pojawi.
miałam taki pomysł, żeby spróbować tutaj wprowadzić również w stosunku do Dasha działania na przyciskach. Ponieważ gdybyśmy chcieli ten projekt zrobić za pomocą jednego ciągłego projektu, programu, czyli od uruchomienia do startu nic nie robimy, to tu jest strasznie dużo kombinacji i jak dzieciaki będą miały bardzo dużo ikon na polu Wondera, to zaczną się z tym wszystkim gubić. I teraz ja Wam podsunę taki pomysł, który może stać się rozwiązaniem nie tylko do tej zabawy, ale tak naprawdę do wielu innych zabaw, które macie na matcie, które robicie na przykład bez użycia robotów, ale możecie generować je również z użyciem robotów. I zobaczcie, spróbujmy sobie taki prościutki projekcik zrobić następny. Do rozwiązania również tej maty, ale tak jak powiedziałam, do wielu innych zabaw. Wejdźmy znowu w kolejny nowy projekt. Nowy projekt. I teraz słuchajcie, chciałabym zaprojektować moje przyciski na głowie. W sumie jest ich 4, prawda? Z białym przyciskiem. Czyli chciałabym, uwaga, jeden przycisk, jadę do przodu, kolejny skręcam w prawo, inny skręcam w lewo. Co jeszcze potrzebuję? Właściwie chyba tylko tyle potrzebuję. A właściwie to mogłabym jeszcze wykorzystać kolejny przycisk, skoro jest wolny, do cofania. Bot może się wycofać, jeżeli pojechał w niewłaściwym kierunku. I tak zakodowane przyciski można opisać na tablicy, żeby dzieciaki pamiętały i wygenerować prosty kod w naszym Wonderze. No to spróbujmy. Słuchajcie, znowu najpierw sobie wyciągnijmy bloczki, które będą potrzebne, czyli wejdźmy w Move. I mamy na pewno ruch do przodu, ponieważ ustaliliśmy, że nasze maty mają krawędź 10 cm, to wybieramy 10. Skoro do przodu czyli minus 10. On pojedzie jak rak do tyłu. Zatwierdzam. I zostają nam jeszcze obroty, prawda? Czyli mogę się obracać w prawo, w lewo i to już będą 4 przyciski. I myślę, że wystarczy prawo, lewo, bo sobie teraz, jeżeli mam prawo, lewo, to przecież 2 razy nacisnę prawo i on wtedy się obróci o 180 stopni. Dzieciaki przy okazji też będą uczyć się i kodować, że to są te 2 obroty, to jest 180 stopni. Wchodzimy w ruch i wyciągamy. Najpierw niech będzie prawo. Prawo, ok. I drugi przycisk będzie, kolejny przycisk będzie lewo. Zobaczcie też, jak ja to rozmieszczam, bo zaraz zrobię z tego połączę to wszystko od startu. Ok, zobaczcie. I teraz wystarczy mi te wszystkie elementy automatycznie, za chwilę będę zmieniać nasze aktywatory. Popatrzcie, od startu. Drugi łączę. Już chce mi tu, znowu mi wybiera kolejny wolny, może. Okej.
słuchajcie, wyłączę kamerkę, dobrze? Wyłączę kamerkę, parametry są jak najbardziej ok. Halo, halo? Halo? Mhm. Halo, halo, słychać? Super, słuchajcie, wytrzymamy jeszcze, kończymy dosłownie 10 minut takich aktywności, a potem ewentualnie jestem na Wasze potrzeby. Dobra. Jak widać, to fantastycznie. Po prostu róbcie to. Ze mną, dobrze? Aktywatory. Pierwszy niech będzie jedyneczka. Drugi niech będzie dwójeczka. Trzeci niech będzie trójeczka. I czwarty zostaje mi, czyli biały przycisk. Słuchajcie. No, ja to zrobię tak. O. Zobaczcie, co zrobiłam. Teraz zrobiłam taką gwiazdę faktycznie, ale z premedytacją, ponieważ program po uruchomieniu faktycznie będzie czekał na symbole i będzie się poruszał tam, gdzie ja chcę, ale tylko raz. A ja chcę poruszać się po tej macie cały czas, do momentu, dopóki tych elektrośmieci nie usunę do przestrzeni. Odpowiedni, do przestrzeni zbuki, prawda? Czy słychać? Staram się powolutku mówić. Super. No to uwaga, podobnie jak w projekcie, który robiliśmy już z małym dotem i ze światłami, muszę wszystko zapętlić. Patrzcie gdzie. Zapętlam, widać, do startu. Hop. I może być tu automatycznie mi wraca do startu i nic nie muszę zmieniać. Każdy jeden automatycznie do startu. Znowu automatycznie do startu. I automatycznie do startu. Powstał mi taki kwiatek. Kwiatek, za pomocą którego mogę się poruszać po macie, naciskając tylko konkretne przyciski na głowie. I dzięki temu będę mogła nim sterować tak, żeby wykonać konkretne zadanie. Czy udało Wam się wygenerować ten projekt? Jeżeli tak, macie dokładnie jak u mnie, proszę zapiszcie go, proponuję nazwę elektrośmieci albo kosmośmieci i na pewno skojarzycie to z tym zadaniem ze strony Wondera. Zapiszcie proszę i jeszcze chciałabym Wam pokazać już na stronie, co jeszcze możecie, z czego jeszcze możecie tam skorzystać i jakie macie gotowe materiały. Słuchajcie, czy ktoś z Was wiedział, że tam są takie gotowce i ktoś może z nich już korzystał? Mhm. Nie, słuchajcie, ja się cieszę, że macie kolejny materiał, który daje Wam możliwości do przepracowania tego z dzieciakami. Super, więc cieszę się, że to jest nowość i że po prostu będziecie mogły to wykorzystać. Jeżeli macie zapisany projekt, czy potrzebujecie udostępnienia tego projektu również? Ja go zapisuję Kosmośmieci. Kosmośmieci. A, czy ja mam udostępnić? Czy ktoś potrzebuje? Jeżeli trzeba, proszę bardzo. Kosmośmieci posyłam.
Jeżeli ktoś potrzebuje, przesłałam kosmos śmieci. A ja wracam jeszcze do strony, kochani. Myślę, że ta aktywność Wam się spodoba. Zobaczcie, jaka jest następna. I właściwie popatrzcie, nie muszę czytać reszty, tylko patrzę na legendę. Mam znowu Dasza jako niebieską kropkę. Mam śmieci, ale mam również surowce wtórne. Teraz mam obszar zbiórki surowców i obszar zbiórki śmieci. Teraz muszę klasyfikować. Nie wszystkie w jedno miejsce, ale każde we właściwe miejsce. I tą zabawę również możecie przełożyć sobie na naukę liter, liczb, działań, sylab, symboli. Macie naprawdę bardzo duże pole do działania na tym obszarze. Ok, słuchajcie, to zapamiętajcie, ja wracam. Zapamiętajcie, że szybciutko pokazać misję 2.16 dla wieku 6-8, bo to jest ten, który nas chyba najbardziej interesuje. Zobaczcie, co tutaj można również wygenerować. Tutaj może nie ma takich opisów, ale mam również misję, którą mogę obciąć i mam misję do wykonania. Zobaczcie. Umieść robota Dash w rzędach 3, 5 i 7, w rzędach, czyli my wiemy, o co chodzi, na macie. W każdym rzędzie Dash powinien wykonać następujące czynności. Włączyć czerwone światła, odczekać sekundę, włączyć zielone światła, odtworzyć zwierzęcy głos. I te wszystkie ikonki i możliwości macie w Wanderze, bo to jest jakby misja specjalnie dedykowana dla Wandera. I teraz fantastycznie może tu macie konkret dla dzieciaków, który jest do przetestowania i przerobienia, prawda? No już tu nie ma takich ładnych obrazków jak wcześniej, ale macie również gotowe. I tutaj tych misji zobaczcie, ile jest. Już nie pamiętam. No. Tam jest jeszcze bonusowa, czyli misji, aż 6 misji. I jeszcze chciałabym Wam pokazać. Czekajcie, zobaczcie, czy to jest to. Tak, jest to. Popatrzcie. Jeszcze, popatrzcie, jeszcze tutaj. Misja 2.15. Misja 2.15. Po wejściu na misję 2.15 macie różne kategorie, różne misje rozpisane. I tu również krok po kroku zaczynamy na przykład od misji pierwszej. Tu macie już grafikę również opisaną, co należy zrobić. W każdym roku. Popatrzcie, nawet unikanie planetoid, czyli przypuszczalnie wiemy, o co chodzi, prawda? Czyli mijamy te elementy, które się tutaj pojawiają. Te wszystkie aktywności, to co jest fajne, starajmy się. Nie słychać tej. Teczka. Przerywa. Słychać. Dobra, chwileczkę. Momencik, chwilka.
Halo, halo. Halo, halo, jak teraz? Jak teraz, kochani? Halo, halo. Super. Przerywa. Dobra, słuchajcie, rzutem na taśmę. Trzeszczy. To może ja. Rzutem na taśmę. Słuchajcie, skończyliśmy 3 godziny warsztatowe. Myślę, że mimo tych problemów technicznych, jak z kosmosu, Gizela, no w sumie to my to w kosmosie przed chwilą się poruszaliśmy, więc chyba się teleportowałam. Trzeszczy. Może ja mówię za głośno. Postaram się tutaj coś wyciszyć. Okej. Słuchajcie. Skończyliśmy 3 godziny warsztatów z Wondera. Mimo problemów technicznych, myślę, że trochę udało mi się przemycić zasad, którymi rządzi się Wonder. Znacie pewne sztuczki odblokowywania kodów. Znacie sztuczki pojawiające się z przesyłaniem projektów, które macie. No i kilka pomysłów na wygenerowanie fajnych zajęć w nowym roku szkolnym właśnie z wykorzystaniem Wondera, robotów, no i oczywiście maty. Kochani, chciałam Wam bardzo podziękować po pierwsze za aktywność, po drugie za cierpliwość i wyrozumiałość. Ja serdecznie Wam dziękuję za część praktyczną. I jeżeli macie jeszcze cierpliwość, to ja jestem do Waszej dyspozycji jeszcze do godziny 21. Dajcie mi proszę jakąś informację zwrotną, czy to, co powiedziałam, było słyszalne. Mariola, fajnie, super. Super. Aga, dziękuję bardzo. Cieszy mnie to, że bez robotów dałyśmy radę zapisywać te projekty, udało nam się to ogarnąć i że to nie było tylko patrzenie w ekran, ale również generowanie i zapisywanie gotowców. Słuchajcie, spokojnie, dziękuję Wam serdecznie. Chciałam powiedzieć jeszcze, że jeżeli ktoś... Super, wiem, że wakacje, wiem, że kusi na robotach. Ja myślę, że jak dacie znać informacje jeszcze Waszym trenerom, to może coś powtórzymy we wrześniu dla odświeżenia. Natomiast jeszcze w kwestii formalnej, bo niektórzy już tutaj się żegnają i uciekają. Jeżeli wyczerpałam jakby na chwilę obecną Wasze zainteresowanie Wonderem, to spokojnie możecie opuścić pokój. Nie musicie tutaj, że tak powiem, godzinę siedzieć i patrzeć na mnie. Spokojnie webinar będzie zaliczony. Jeżeli ktoś chciałby coś teraz jeszcze wygenerować ze mną, ma ochotę, siłę i trochę nerwów więcej, to zapraszam. Jestem do Waszej dyspozycji. I z całego serducha Wam dziękuję raz jeszcze za tą cierpliwość. Z całego serducha mojego i tego tutaj. Więc dziękuję raz jeszcze. Jak macie pytania, pytajcie. Do usłyszenia. Mam nadzieję, że może gdzieś do zobaczenia, skoro te same rejony. Pozdrawiam Ewelina wzajemnie. Miłego wieczoru. Agnieszka, bardzo dziękuję za te miłe słowa i wsparcie. Ania również, serdecznie dziękuję i wzajemnie. Dobrych wakacji i oby Wam się dłużyły jak nigdy w życiu. Pozdrawiam serdecznie. Ula również, dziękuję bardzo.
Ania, wzajemnie udanych wakacji. Słonecznych. Dziękuję, Maja. Maja, to ty pisałaś o tych kotach swoich? O kotach. Ktoś mówił, że ma koty rudego i czarnego. Ktoś pisał, że ma rudego i czarnego. Nie wiem, dlaczego skojarzyłam, że ty. No nic, chciałam zapytać, co to za kociaki. Beata, a to ty? Okej. Mariola, dziękuję za informację również zwrotną. Mam nadzieję, że teraz będzie trochę łatwiej. A jest jeszcze właściciel kotów? Beata, nie śmiej się. Ja po prostu jestem ciekawska i chciałabym wiedzieć, co to za kociaki. Lubię zwierzęta. No ja mam właśnie psa i świnki, ale ja lubię wszystkie zwierzaki. Oprócz żab. Też mogą być króliki. Mejki, mejki. Rozumiem, że jeszcze nie było na webinarze. Ale w planach chyba macie. Tak myślę, że na pewno macie mejki, mejki. W sierpniu. Życzę udanej zabawy. To jest super, mega zabawka, zabawka ucząca. Sama chyba z ciekawości będę uczestnikiem tego webinaru, bo na pewno nie prowadzę, ale będę uczestnikiem. Na pewno się czegoś jeszcze nowego dowiem. Słuchajcie, no to tak jak z robotami. Jak same powiedziałyście, że aż korpiło przetestować, to jest dokładnie z Makey Makey. Jak jesteście w stanie wypożyczyć ze szkoły, byłoby super.